dzisiaj zajmiemy się maturą z 2019 roku, czyli zeszłoroczną już maturą z CKE. I w związku z tym, że to jest nasza pierwsza matura, którą rozwiązujemy z CKE, to chciałbym, żebyście sobie jeszcze raz przypomnieli te wszystkie czasowniki operacyjne i opis tego, w jaki sposób powinniśmy układać odpowiedź w zależności od użytego czasownika w pytaniu. No i bez zbędnego przedłużania zaczynamy od pierwszego zadania. Więc tradycyjnie najpierw proszę sobie przeczytać pytania. No i teraz przechodzimy do rozwiązywania. Więc w pierwszym zadaniu mamy tekst, który dotyczy komórek. Jest, prawda, w tym tekście napisane, że komórki, które charakteryzują się wysokim tempem syntezy białek, zawierają dużo rybosomów. Więc to jest dla nas tutaj istotna informacja, więc ją sobie zaznaczymy. I również jest tutaj napisane, że komórki, które mają widoczne, aktywne jąderka i że te komórki, które wykazują wysoką aktywność metaboliczną, które charakteryzują się wysokim tempem syntezy białek, po pierwsze mają dużo rybosomów, ale jednocześnie mają aktywne jąderka i liczne mitochondria. Dalej jest informacja o tym, że właśnie część tych rybosomów jest zawieszona w cytozolu, część jest związana z błoną siateczki śródplazmatycznej, no i część występuje również w matrix mitochondrium. Więc to też sobie zaznaczymy. I w pierwszym pytaniu mamy wykazać związek pomiędzy obecnością licznych rybosomów w komórkach trzustki, a obecnością dobrze widocznych jąderek w jej komórkach. I tutaj to pytanie wymaga od nas tego, żeby maturzysta wiedział, jaka jest tak naprawdę funkcja jąderek. Więc tutaj się wspomożemy, prawda, rysunkiem. I mamy tutaj przedstawioną budowę jąderka. I widzimy, że tak naprawdę jąderko to są fragmenty materiału genetycznego pochodzące z różnych chromosomów, jak tutaj widzicie. I że zawierają te fragmenty geny, które są odpowiedzialne za kodowanie szczególnego rodzaju RNA, tak jak tutaj macie na rysunku rRNA. Później to rRNA ulega integracji z białkami syntetyzowanymi w cytoplazmie, w wyniku czego powstaje nam odpowiednio duża i mała podjednostka rybosomu. Więc teraz powinno się wydawać już bardzo jasne, że skoro jąderka, syntetyzując rRNA, biorą udział w tworzeniu rybosomów, no to oczywiste jest, że komórki, które będą mieć dużo rybosomów, będą mieć jednocześnie wyraźne, aktywne jąderka. I tutaj właśnie w odpowiedzi należy uwzględnić funkcję jąderek. I nie można napisać tego w sposób ogólny, tylko trzeba jasno sprecyzować, że jąderka, syntetyzując rRNA, współtworzą podjednostki rybosomów, dlatego komórki trzustki, które mają liczne rybosomy, jednocześnie wykazują się dobrze widocznymi jąderkami w ich komórkach. W następnym pytaniu mamy wyjaśnić, dlaczego w komórkach trzustki znaczna część białek jest syntetyzowana na tych rybosomach, które są przyłączone do siateczki śródplazmatycznej, a nie na rybosomach tych cytozolowych. I bardzo ważne jest to, żebyśmy w naszej odpowiedzi uwzględnili funkcję trzustki w organizmie i funkcję szorstkiej siateczki śródplazmatycznej w komórce. I teraz sobie przypomnimy, prawda, funkcję tej siateczki śródplazmatycznej. Więc jak tutaj widzicie, w siateczce śródplazmatycznej są syntetyzowane wszystkie białka, które są albo związane z błoną komórkową, czyli białka, które w przyszłości będą na stałe zakotwiczone w błonie komórkowej, lub białka przeznaczone na eksport poza komórkę, tak jak w przypadku tym pokazywanym przez schemat, albo mogą być syntetyzowane białka, które będą zamknięte w pęcherzykach,
które będą pełnić swoje funkcje wewnątrz komórki. I takim przykładem są białka lizosomalne. Więc pierwszą funkcją siateczki śródplazmatycznej jest udział w modyfikacji budowy białek, po pierwsze przeznaczonych na eksport, po drugie związanych, tutaj byłyby, powiedzmy, byśmy sobie zaznaczyli, że po pierwsze przeznaczonych na eksport poza komórkę, po drugie białek, które byłyby na stałe związane z błoną komórkową i po trzecie białek, które zamknięte w pęcherzykach będą pełnić już swoje funkcje wewnątrz komórki. I tutaj mam na myśli oczywiście lizosomy. Więc to jest pierwsza funkcja siateczki śródplazmatycznej. Udział w modyfikacji białek. Drugą funkcją będzie bezpośrednio udział w transporcie tych białek na zewnątrz komórki. I w odpowiedzi do tego pytania my musimy się odnieść do jednej z tych funkcji. Czyli musimy napisać, że komórki trzustki, które produkują, i tutaj możemy uwzględnić enzymy trawienne, które są produkowane przez komórkę trzustki, lub hormony białkowe, które również są produkowane w komórkach trzustki. I musimy tutaj napisać, że te hormony lub enzymy trawienne to są białka, które są przeznaczone na eksport, w związku z czym siateczka śródplazmatyczna, znaczy są syntetyzowane na siateczce śródplazmatycznej, ponieważ ona modyfikuje budowę tych białek i uczestniczy w ich egzocytozie na zewnątrz komórki. I teraz, mimo że w kluczu odpowiedzi są zaliczane, jako przykładowe odpowiedzi mamy podane te, które uwzględniają funkcję siateczki śródplazmatycznej w transporcie białek, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że w rzeczywistości siateczka śródplazmatyczna bezpośrednio wcale nie bierze udziału w transportowaniu pęcherzyków, dlatego że jest to funkcja cytoszkieletu, a konkretnie mikrotubul, po których pęcherzyki pochodzące z siateczki śródplazmatycznej wędrują dzięki czynności odpowiednich białek motorycznych. Więc tutaj zostało zastosowane takie uproszczenie, że siateczka śródplazmatyczna po prostu bierze udział w transporcie, w egzocytozie. Ale no nie jest to do końca prawda, bo nie jest to bezpośrednia rola siateczki śródplazmatycznej, bo transport tych pęcherzyków jest uwarunkowany działalnością cytoszkieletu, a nie bezpośrednio organelli, jaką jest siateczka śródplazmatyczna. Więc zdecydowanie poprawniej jest tutaj odnieść się do również zaliczanej opcji odpowiedzi w kluczu, czyli do funkcji siateczki śródplazmatycznej w modyfikacji, do roli tej siateczki w modyfikacji budowy białek. I w następnym pytaniu mamy opisać różnicę pomiędzy rybosomami występującymi w cytozolu, a tymi, które występują w matrix mitochondrium komórek trzustki. I mamy w odpowiedzi porównać oba typy tych rybosomów, czyli musimy odnieść się do różnic w ich budowie. I to jest całkiem szczegółowe pytanie, bo tutaj jest wymagana od nas na przykład wiedza o tym, jakie stałe sedymentacji są charakterystyczne odpowiednio dla rybosomów tych cytozolowych i mitochondrialnych, ponieważ samo odniesienie się do tej różnicy, pisząc, że stała sedymentacja jest na przykład niższa w rybosomach mitochondrialnych, a wyższa w rybosomach cytozolowych, jest odpowiedzią niewystarczającą. Więc tutaj musimy się konkretnie odnieść do całkiem szczegółowych różnic pomiędzy tymi rybosomami mitochondrialnymi, które wykazują cechy rybosomów prokariotycznych, ale oczywiście nie są rybosomami prokariotycznymi i tak też stała sedymentacja tych chromosomów nie wynosi 70S, tylko 55S. Ale widzimy inne różnice. Oprócz tego, że te nasze rybosomy mitochondrialne różniłyby się stałą sedymentacją, czyli miałyby niższą tą wartość od tych cytozolowych rybosomów, to również widzimy, że następną różnicą jest liczba cząsteczek RRNA, które bezpośrednio wchodzą w skład
tych rybosomów. Widzimy, że w przypadku rybosomów mitochondrialnych albo w ogóle typu prokariotycznego mamy trzy cząsteczki rRNA, a tutaj w przypadku tych eukariotycznych rybosomów tych cząsteczek rRNA mamy więcej. Więc możemy napisać, że ten stosunek białka do rRNA jest niższy u chromosomów mitochondrialnych, a wyższy u chromosomów eukariotycznych, albo możemy odnieść się do różnicy w stałej sedymentacji. I teraz ktoś mógłby nie rozumieć w zasadzie, co to jest ta cała stała sedymentacja. Więc tak w skrócie, jeśli chodzi o stałą sedymentację, to chodzi po prostu w tym o to, że w zależności od tego, jaki kształt przestrzenny ma białko, to ono będzie sedymentować odpowiednio szybciej albo wolniej. I to tempo sedymentacji, które jest zależne od masy białka, ale też od jego kształtu, to jest właśnie ta, to są te stałe sedymentacje, które są odpowiednio, prawda, niższe dla tych rybosomów mitochondrialnych i wyższe dla tych cytozolowych. No i teraz przechodzimy do następnego pytania, które dotyczy fotosyntezy. Więc najpierw sobie przeczytamy do tego pytania. I teraz przeanalizujemy ten schemat. Więc jest napisane tutaj, że na schemacie A przedstawiono fosforylację, której towarzyszy cykliczny transport elektronów, i że na schemacie B fosforylacji, której towarzyszy niecykliczny transport elektronów. No i widzimy, że w przypadku cyklicznego transportu to te elektrony przechodzą pomiędzy fotosystemem pierwszym, a pierwszym jakimś akceptorem elektronów, następnie przez przenośniki elektronów z powrotem do fotosystemu pierwszego, i że ten ruch elektronów jest sprzężony z powstaniem energii. Z kolei w przypadku tego schematu B, gdzie przedstawiono niecykliczny transport elektronów, no to widzimy, jak te elektrony wędrują od fotosystemu pierwszego poprzez akceptory elektronów, przenośniki, fotosystem pierwszy, kolejne akceptory, tak aż w końcu przyczyniają się te elektrony do redukcji tego NAD+, czyli fosforanów dinukleotydu nikotynoamido adeninowego. I że ten niecykliczny transport elektronów jest jednocześnie związany z fotolizą wody, w efekcie której również uwalnia się nam tlen. I w pierwszym pytaniu mamy porównać oba te schematy. Najpierw wpisując fotosystemy, które uczestniczą w danych procesach. Więc proces na schemacie A. Widzimy, że jedynym fotosystemem, który tutaj jest, jest fotosystem pierwszy, więc zapisujemy, że bierze udział w tych procesach fotosystem pierwszy. I odpowiednio patrząc na schemat B, widzimy, że tutaj mamy na tym schemacie dwa fotosystemy. Więc zapisujemy odpowiednio fotosystem pierwszy i fotosystem drugi. I teraz fotoliza wody. Czy zachodzi na schemacie A? Więc widzimy, że na schemacie A nie ma w ogóle uwzględnionej wody, czyli nie zachodzi. Myśmy tutaj napisali, że nie, prawda? Nie zachodzi. No i na schemacie B widzimy, że zachodzi fotoliza wody, więc piszemy, że zachodzi. I teraz mamy wypisać wszystkie produkty tego, co się dzieje na schemacie A i na schemacie B. Więc jedyny produkt, który nam powstaje tutaj na schemacie A, jest oczywiście energia ATP. I teraz tutaj jakiś ktoś mógłby się pomylić, bo ktoś mógłby taki właśnie skrót myślowy zastosować, że jakby to, tym, co najważniejsze jest w tym niecyklicznym transporcie elektronów, jest powstawanie siły asymilacyjnej, i ktoś mógłby po prostu napisać o tym, że te produkty, prawda, to jest energia, to są zredukowane te przenośniki, i mógłby ktoś przez przypadek zapomnieć o tym, że jednocześnie jednym z produktów jest również tlen. Czyli tutaj też byśmy zapisali tlen jako jeden z produktów tego niecyklicznego transportu elektronów. I w następnym pytaniu mamy porównać, znaczy mamy wyjaśnić, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest
niecykliczny transport, a ten transport cykliczny jest niewystarczający. I uwaga, mamy uwzględnić produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy. Czyli mamy uwzględnić to, że produktami fazy zależnej od światła jest siła asymilacyjna i mamy uwzględnić znaczenie tej siły w zachodzeniu fazy ciemnej tak naprawdę. No i tutaj się wspomożemy oczywiście schematem, który nam pokazuje przebieg cyklu Kalwina, który stanowi na dobrą sprawę tą istotę fazy ciemnej fotosyntezy. Zachodzi oczywiście ten proces w stromie i widzimy, że polega on na redukcji dwutlenku węgla, do aldehydu 3-fosfoglicerynowego. Który stanowi substrat do syntezy właśnie glukozy i innych węglowodanów. I widzimy, że do zajścia cyklu Kalwina niezbędna jest siła asymilacyjna. Pełna siła asymilacyjna, zarówno cząsteczki energii, jak i te zredukowane przenośniki. No i to już jest tak naprawdę odpowiedź na nasze pytanie. No bo jeśli do zajścia cyklu Kalwina potrzebna jest zarówno energia, czyli do redukcji tego dwutlenku węgla potrzebna jest zarówno energia, jak i te zredukowane przenośniki, no to sama energia nie wystarczy. Dlatego ten cykliczny transport elektronów jest niewystarczający do zajścia procesu fotosyntezy w przeciwieństwie do niecyklicznego transportu elektronów, dlatego że jego produktami jest pełna siła asymilacyjna, zarówno energia, jak i zredukowane przenośniki. I w taki sposób należy ułożyć odpowiedź, uwzględniając właśnie to, że w procesie tego niecyklicznego transportu elektronów powstaje pełna siła asymilacyjna, która umożliwia zajście cyklu Kalwina, redukcję dwutlenku węgla do aldehydu 3-fosfoglicerynowego. A ten transport niecykliczny tego nie umożliwia, dlatego że nie powstaje w nim ten zredukowany przenośnik, tylko energia. No i teraz przechodzimy do następnego pytania. Teraz trzy przenośniki elektronów występują w stromie chloroplastu, natomiast barwniki tworzące fotosystemy w tylakoidach gran. No i żeby sobie uprościć to zadanie, to oczywiście wspomożemy się następnym takim schematem, który w taki bardzo szczegółowy sposób pokazuje istotę niecyklicznego transportu elektronów. No i tutaj pytanie brzmiało, czy mamy określić, czy prawdziwe jest, że te przenośniki występują w stromie, natomiast barwniki tworzące fotosystemy w tylakoidach gran. Więc tutaj mamy błonę tylakoidu, światło tylakoidu, no i stronę. No i widzimy, że zarówno te cząsteczki, te barwniki fotosyntetyczne w fotosystemach, jak i białka odpowiedzialne za przenoszenie elektronów, że one znajdują się w błonie tylakoidu. Są zakotwiczone w błonie tylakoidu. I korzystając z okazji tutaj, chciałbym opisać ten niecykliczny transport elektronów, więc tutaj bardzo dobrze widać, że gdy dochodzi do fotolizy wody, to uwalnia się tlen i że te protony, prawda, zostają w świetle tylakoidu, rośnie ich stężenie, natomiast elektrony wędrują przez te przenośniki elektronów, przez plastochinon, kompleks cytochromowy i znowu istotny proces zachodzi tutaj, bo przepływ elektronów przez kompleks cytochromowy jest sprzężony z wpompowaniem czterech protonów, więc stężenie protonów jeszcze bardziej nam rośnie w świetle tylakoidu. Następnie elektrony przechodzą przez kolejne białko przenośnikowe, przez plastocyjaninę, przez fotosystem pierwszy, wędrują aż w końcu na ferredoksynę, gdzie ta ferredoksyna przekazuje elektrony na reduktazę NADP+, która jest enzymem związanym z błoną tylakoidu.
i ten enzym katalizuje reakcję redukcji tego przekaźnika elektronów. W efekcie otrzymujemy już tą zredukowaną wersję i tą pełną siłę asymilacyjną do zajścia cyklu Calvina. I chodzi mi tutaj o to, że to wysokie stężenie tych H+, to ono umożliwia syntezę energii, ponieważ przechodzi przez syntazę ATP na zewnątrz, czyli z tylakoidu do stromy. I ten transport elektronów to jest sytuacja identyczna z tym, co się dzieje w wewnętrznej błonie mitochondriów. I znowu to przejście, ten gradient chemiosmotyczny, przejście tych protonów warunkuje syntezę energii. Więc widzimy tutaj bardzo dokładnie, że to nie jest tak, że przejście elektronów przez kompleks cytochromowy sprawia, że od razu mamy energię. Nie, to jest sprzężone z wpompowaniem protonów, rośnie stężenie protonów i ten gradient protonomotoryczny, to on jest dopiero źródłem tej energii dzięki czynności syntazy ATP. No i tutaj teraz już bez problemu sobie to rozwiążemy. Więc trzy przenośniki występują w stromie, a barwniki w tylakoidach. Oczywiście fałsz, bo wszystko występuje w błonie. W centrum reakcji fotosystemów znajdują się cząsteczki chlorofilu, z których są wybijane elektrony. To jest oczywiście prawda, co również wynika ze schematu. I w tylakoidach GRAN wbudowana jest syntaza ATP, to jak zobaczyliśmy wcześniej, to jest prawda, która przenosi protony do wnętrza tylakoidu. Więc to jest fałsz, bo widzieliśmy, że to jest z wnętrza na zewnątrz, do stromy. I teraz sobie przejdziemy do zadania trzeciego. Chociaż wydaje mi się jeszcze, że mam dla Was coś do pokazania. Właśnie. To jest taki bardziej przejrzysty schemat, który pokazuje proces tego już cyklicznego transportu elektronów, czyli tego, który zachodzi w warunkach, kiedy nie ma wody, za to jest światło, a energię przecież tworzyć trzeba. I właśnie to jest sytuacja, w której zostaje wyłączony fotosystem drugi i w którym ta ferredoksyna jakby przechodzi, powiedzmy, na drugą stronę fotosystemu pierwszego i właśnie między tą ferredoksyną, kompleksem cytochromowym, a plastocyjaniną zachodzi ten cykliczny transport elektronów, w wyniku czego co przejście przez kompleks cytochromów, to znowu mamy do czynienia z wpompowaniem protonów, które uciekając przez syntazę ATP przyczyniają się do syntezy energii. No i teraz możemy już przejść dalej do zadania trzeciego. Więc mamy informację o... Przeczytajcie sobie najpierw pytania. To jest pytanie 3.1 i pytanie 3.2. No i teraz sobie przeanalizujemy ten tekst z rysunkiem. Mamy informację o tym, co to jest fitochrom, że to jest fotoreceptor uczestniczący tam w wielu reakcjach wywoływanych przez światło, na przykład w reakcjach fotoperiodycznych, i że kwitnienie roślin dnia krótkiego, roślin długiego dnia jest związane z działaniem aktywnej formy fitochromu. No i na schemacie przedstawiono mechanizm powstawania tych dwóch form fitochromu. No i na tym schemacie widać bardzo dobrze właśnie tutaj, na czym to wszystko polega, że ta forma fitochromu P660 jest jakby formą nieaktywną, która w reakcji na światło czerwone, czyli tak naprawdę w dzień, przechodzi do formy aktywnej, czyli P730, która prawda, jest odpowiedzialna za reakcje fizjologiczne i w ciemności następuje powolna jakby resynteza tego fitochromu P660, czyli ten fitochrom P730 w ciemności nam po prostu przechodzi z powrotem w P660 i dzieje się to też na skutek zadziałania światłem dalekiej czerwieni. Czyli tak naprawdę im dłuższy mamy dzień, tym więcej mamy fitochromu P730. A im dłuższą mamy noc, tym więcej tego P730 przejdzie w P660, więc tym samym im dłuższa jest noc, tym mamy więcej tak naprawdę tego P660.
I ta informacja, to spostrzeżenie jest kluczowe, żeby rozwiązywać zadania tego typu właśnie. Bo w następnym zadaniu mamy tutaj określić, czy prawdą jest, że przekształcanie się form fitochromu pod wpływem światła jest związane ze zmianą struktury przestrzennej jego cząsteczki. No i widzimy, że prawda dochodzi do zmiany przestrzennej struktury cząsteczki, czyli to jest zdanie prawdziwe. Teraz w ciemności forma aktywna fitochromu jest mniej stabilna niż nieaktywna forma. No i w ciemności przecież ta aktywna forma przechodzi do formy nieaktywnej, czyli jest tym samym mniej stabilna. Czyli to zdanie też jest prawdziwe. No i teraz daleka czerwień powoduje przekształcenie formy aktywnej w formę nieaktywną. No i patrzymy na schemat, no i widzimy, że rzeczywiście, że ta daleka czerwień powoduje przekształcenie formy P730 w P660, czyli to też jest zdanie prawdziwe. No i przechodzimy do następnego zadania, czy podpunktów w tym samym zadaniu. Teraz na podstawie przedstawionych informacji, i tutaj się przyda nasze spostrzeżenie, mamy uzupełnić tabelę dotyczącą zakwitania roślin krótkiego dnia, czyli długiej nocy. Długiej nocy, czyli te rośliny będą kwitły wtedy, kiedy będą mieć dużo fitochromu P660, a mało fitochromu P730. No bo skoro długa noc, to przez tą długą noc to dużo tego P730 musiało znowu wrócić do P660. No i teraz tak, więc mamy długą noc i krótki dzień. I wiemy, że wpływ danego stężenia na przejście w fazę generatywną to stymulacja, a więc już tak jak ustaliliśmy, tego P730, kiedy jest długa noc, będzie mało, więc stężenie fitochromu P730 będzie niskie. Już wiemy, że to wywołuje stymulację, a więc kwitnienie jako reakcję fotoperiodyczną. No i teraz mamy odwrotną sytuację. Krótką noc, długi dzień. Długi dzień, czyli dużo P660 mogło za dnia przejść w 730. Tutaj napisałbym, że to jest dzień, a to jest noc. Czyli to stężenie P730 będzie wysokie. Wysokie. No i brak stymulacji, czyli brak kwitnienia. Reakcja, brak kwitnienia. I przechodzimy do zadania czwartego. Przeczytajcie sobie pytania. To jest pierwsze i tutaj jeszcze jest drugie. No i teraz sobie przeanalizujemy ten tekst. Więc mamy rysunek, gdzie przedstawiono zestaw, który ma nam pokazać, czy ta siła wytwarzana przez pęczniejące nasiona, czy ona jest, czy ten proces pęcznienia jest zjawiskiem czysto fizycznym, czy być może wymaga aktywności metabolicznej nasion. I dalej jest opis tego doświadczenia, że oni umieścili suche nasiona grochu jadalnego w kolbie, i następnie tą kolbę napełnili wodą i szczelnie zamknęli korkiem i pozostawili na kilka godzin. No i widzimy, że efekt jest taki, że ta kolba pękła. I aby sprawdzić te ich hipotezy, postanowili przygotować kolejny zestaw badawczy i my w tym zadaniu mamy rozstrzygnąć, jak powinien wyglądać ten ich zestaw badawczy. Czyli tak, oni chcą sprawdzić, czy to pęcznienie jest zjawiskiem czysto fizycznym, czyli jakby bez udziału życia. Może do uproszczenia napiszę po prostu jakby bez życia. Czyli po prostu czysta fizyka. Czy ten proces pęcznienia wymaga aktywności metabolicznej nasion, czyli czy on wymaga ten proces pęcznienia jakby życia. No i teraz tak, jeśli my jako widzimy, że mamy trzy opcje do wyboru. Możemy wybrać suche nasiona,
namoczone nasiona albo suche nasiona. No i już na tym etapie jesteśmy w stanie wyeliminować jedną odpowiedź, no bo żeby można było porównać wyniki z tych dwóch zestawów do siebie, to one muszą się różnić tylko jedną zmienną. Więc jeśli zastosowano suche nasiona grochu jadalnego w jednej próbie, no to wiadomo, że jeśli zastosujemy znowu suche nasiona grochu, no w każdym razie no te nasiona grochu nie mogą być namoczone, jeśli w tym pierwszym zestawie są suche. Więc tym samym możemy wyeliminować odpowiedź B. Więc została nam odpowiedź A albo odpowiedź C, czyli możemy wziąć też suche nasiona grochu, ale zmienić tutaj warunki w tej kolbie, albo wziąć suche nasiona grochu wyprażone w piekarniku i też wybrać tutaj jedną z tych opcji. Więc jeśli wybierzemy suche nasiona grochu, to możemy wrzucić te nasiona grochu do kolby wypełnionej wodą i zamkniętej korkiem, ale to wtedy będzie to samo, co w tym pierwszym zestawie, więc to by nam odpadło. Możemy te suche nasiona włożyć do kolby bez wody i zamkniętej korkiem. To wtedy badalibyśmy wpływ wody na tą siłę pęcznienia nasion. Czyli to też nie rozstrzygłoby nam to, czy ten proces jest zjawiskiem z życiem, czy bez życia, w skrócie mówiąc. No i możemy wypełnić wodą i otworzyć. No to nie mam pojęcia, co w tym momencie, co to doświadczenie miałoby na celu w takim wypadku. No bo no w każdym razie wyniki nie mogłyby być porównane do siebie, dlatego że po prostu to, czy kolba jest zamknięta, czy otwarta, no w żaden sposób nie wyjaśni nam, czy ten proces jest zjawiskiem fizycznym, czy nie. Więc wyeliminowaliśmy w taki sposób odpowiedź A. Więc zostaje nam odpowiedź C. No i co daje to wyprażenie tych nasion? Albo ugotowanie ich w wyeliminowanej odpowiedzi B. No właśnie zabranie jakby życia. Tak, dlatego że te wyprażone nasiona albo ugotowane nasiona, no to te białka w tych nasionach ulegną denaturacji, więc tym samym będziemy mieć pewność, że w takich nasionach na pewno proces pęcznienia nie mógłby zajść, gdyby był efektem aktywności metabolicznej nasion, no bo do tego, żeby była aktywność metaboliczna, to potrzebujemy enzymów, które są przecież białkami. No i to jest ta nasza różnica. Czyli reszta warunków musi być taka sama, po to, żeby można było te dwa zestawy ze sobą porównać. Czyli musimy wybrać, że również te suche, wyprażone w piekarniku nasiona umieszczamy w wypełnionej wodą i zamkniętej korkiem kolbie. No i przechodzimy teraz do następnego zadania. Teraz tak, widzimy, że ten proces pęcznienia nasion jest warunkowany obecnością zmagazynowanych w nich związków organicznych, a przede wszystkim obecnością związków, które mają zdolność do pęcznienia. Bo jest tutaj napisane, że ten proces jest uwarunkowany obecnością jednego z tych związków. I teraz jaki z tych związków mógłby zmieniać swoją objętość po umieszczeniu w środowisku wodnym. Wykazywałby się sorpcją wody. No i z tych wszystkich, znaczy w zasadzie tutaj raczej należałoby to zapamiętać, bo ciężko to wydedukować. To jest raczej takie pytanie bardziej wiedzowe. I trzeba zapamiętać, że to białka mają takie właściwości właśnie, które umożliwiają pęcznienie nasion. Czyli tutaj byśmy napisali o białkach. No, możemy od razu, moglibyśmy wyeliminować glicerol i triglicerydy, jako że to są na przykład triglicerydy, związki nielubiące wody, hydrofobowe, prawda? Więc od razu moglibyśmy to wyeliminować. No i pozostałe związki chemiczne, no to powiedzmy, tutaj sacharoza jest jak tam czynna osmotycznie, więc maturzysta mógłby się pomylić i zaznaczyć sacharozę, myśląc, że no, sacharoza jest cukrem czynnym osmotycznie, więc wysoka zawartość sacharozy będzie związana z tym, że to nasiono pobierze więcej wody. Ale należy pamiętać, że węglowodanem, tym, który roślina, w którym nasiono magazynuje cukry, jest skrobia, a nie sacharoza.
Czyli dlatego ta sacharoza by nam również odpadła, glikogen by nam również odpadł. No i tutaj też trzeba wiedzieć o tym, że nawet rośliny oleiste nie magazynują swoich związków organicznych w formie samego glicerolu, tylko jeśli już, no to lipidów. Więc tym samym w zasadzie drogą eliminacji również można było dojść do tej odpowiedzi. No i w następnym zadaniu mamy tutaj tekst dotyczący kwasu abscysynowego. Następne doświadczenie. Przeczytajcie sobie pytania. To jest pytanie pierwsze. I tutaj są jeszcze następne dwa. No i teraz idziemy do tekstu. Jest tutaj opis tego doświadczenia. Widzimy, że to doświadczenie polega na tym, że przygotowano cztery zestawy doświadczalne, po trzy próby w każdym, do których użyto tamtych pędów lilaka z liśćmi o jednakowej wielkości. I to jest istotne, że w dwóch zestawach opryskano te liście kwasem abscysynowym, a w dwóch pozostałych pozostawiono te liście bez oprysku. No i wzięto jeden zestaw opryskany i jeden bez oprysku i umieszczono tą dwójkę w warunkach niskiej i wysokiej wilgotności i prawda, w równomiernym oświetleniu i co 10 minut prawda, odczytywano podziałki poziomu wody w tych kapilarach. No i mamy informację o tym, że ten kwas abscysynowy stymuluje zamykanie się aparatów szparkowych, co wpływa na proces transpiracji. Też jest istotne, że podali tą informację w tekście. I mamy zaznaczyć dwa poprawnie sformułowane problemy badawcze do przedstawionego doświadczenia. Tutaj jest prawda, ten rysunek, który przedstawia, jak wyglądał taki pojedynczy zestaw. I tutaj mamy cztery zestawy, odpowiednio jest oprysk, nie ma oprysku, no i wilgotność powietrza albo niższa, albo wyższa. No i teraz analizujemy na przykład problem badawczy numer jeden. Wpływ kwasu abscysynowego na transpirację w liściach lilaka w warunkach różnej wilgotności powietrza. No i to jest poprawny problem badawczy, bo jest wpływ pierwszego czynnika badanego w tym doświadczeniu, czyli oprysk kwasem abscysynowym, na transpirację w liściach lilaka. No i tutaj mamy tu przecież kapilarę z podziałką milimetrową, więc możemy się domyśleć, że oni mierzą to, ile wody wyparuje w procesie transpiracji w warunkach różnej wilgotności powietrza. No i tutaj też jest odniesienie się do tego, że te rośliny były tam, te zestawy były trzymane w warunkach różnej wilgotności. To następny problem. Czy wilgotność powietrza i oprysk kwasem abscysynowym mają wpływ na transpirację wody? No i tutaj ten problem badawczy już nie jest ułożony do końca dobrze, bo po pierwsze jest... Znaczy do tego momentu byłoby w porządku. Na przykład czy wilgotność powietrza i oprysk tym kwasem wywierają wpływ na parowanie wody, ale tutaj chodzi o to, żeby się odnieść nie do samego procesu parowania wody, tylko do procesu transpiracji, który zachodzi w liściach lilaka. Jakby to jest istotny ten nasz organizm, ten modelowy, te liście lilaka. Jakby one są tutaj kluczowe, a tego w ogóle tutaj nie ma w tym problemie badawczym. Czyli dlatego od razu tą odpowiedź eliminujemy. I teraz następny problem badawczy. Czy kwas abscysynowy stymuluje zamykanie się aparatów szparkowych lilaka niezależnie od wilgotności powietrza? Albo czy na skutek oprysku kwasem zwiększy się transpiracja u lilaka? No i teraz, jeśli chodzi o to, ten problem D, no to czy my w tym doświadczeniu mierzymy, czy się ta transpiracja zwiększy albo zmniejszy? My mierzymy poziom wody, który jest pośrednim wskaźnikiem tego procesu transpiracji. Więc nawet można byłoby taki problem badawczy napisać, ale zauważmy, że ten problem badawczy nie uwzględnia w ogóle wilgotności powietrza, które było jedną z zmiennych w tym doświadczeniu. No i to nam od razu eliminuje ten problem badawczy.
naszych rozważań, no bo nie ma tutaj odniesienia się do wilgotności powietrza. No i zostało nam to, ten problem badawczy C. Czyli już wiemy, że to jest poprawnie sformułowany problem badawczy. Czyli czy kwas abscysynowy stymuluje zamykanie się aparatów szparkowych lilaka niezależnie od wilgotności powietrza? I to jest oczywiście poprawna odpowiedź tutaj, ale ona nie byłaby poprawna, gdyby nie podano informacji w zadaniu, że kwas abscysynowy stymuluje zamykanie się aparatów szparkowych. Gdyby tej części tekstu nie było, a mogą przecież tak, czasem tak jest właśnie, że nie ma pewnych informacji, no to mimo, że maturzysta zdaje sobie sprawę z tego, że kwas abscysynowy zamyka aparaty szparkowe, no to już nie moglibyśmy takiego problemu badawczego zaznaczyć, no bo z tekstu nie wynika, że kwas abscysynowy rzeczywiście stymuluje zamykanie się tych aparatów szparkowych i że ma to wpływ na proces transpiracji. No i oczywiście mamy tutaj odwołanie się zarówno do wilgotności, jak i do kwasu abscysynowego i do naszego organizmu modelowego. Wszystkie te problemy badawcze, gdzie brakuje jednego z elementów, są skóry nieprawidłowe. No i przechodzimy do następnego zadania. Zestaw B jest zestawem kontrolnym dla którego zestawu i zestaw D to jest jaki zestaw dla jakiego zestawu. Więc musimy zastanowić się nad zestawem B i zestawem D. Więc patrzymy na zestaw B. No i widzimy, że zestaw B jest zestawem kontrolnym dla zestawu A. No bo zestaw B to jest zestaw, gdzie nie zastosowano oprysku, a zestaw A tam, gdzie ten oprysk zastosowano. Czyli byśmy zaznaczyli, prawda, że zestaw B jest zestawem kontrolnym dla zestawu A. A nasz zestaw D byłby również zestawem kontrolnym dla zestawu C. Zestaw kontrolny i C. Teraz w którym z tych zestawów będzie można po 2 godzinach zaobserwować największy ubytek wody? Mamy wyjaśnić ten wynik uwzględniając w odpowiedzi proces transpiracji. Trzeba wiedzieć, co wpływa na proces transpiracji. Więc mamy tutaj dwie zmienne. Wilgotność i oprysk kwasem abscysynowym. Z tekstu wynika, że oprysk tym kwasem abscysynowym zamyka aparaty szparkowe, więc będzie negatywnie wpływał na proces transpiracji. Więc wiemy, że najwięcej wody ubędzie w tych zestawach, gdzie nie zastosowano oprysku z kwasu abscysynowego. Więc mamy do wyboru albo B, albo D. B było otrzymane w wilgotności powietrza na poziomie 20%, a D na poziomie 90%. No i trzeba wiedzieć o tym, że im wyższa jest wilgotność powietrza, tym tempo transpiracji jest niższe. Dlatego, że różnica potencjałów wody jest wtedy mniejsza, w związku z czym to tempo parowania jest również niższe. A im jest większa jakby różnica, można to bardziej obrazowo powiedzieć, że im większa jest różnica jakby w zawartości wody, czyli im bardziej suche jest otoczenie w porównaniu do wnętrza liścia, tym ten proces transpiracji zachodzi szybciej. A im ta różnica jest mniejsza, tym zachodzi wolniej. Czyli najwięcej wody ubędzie w zestawie B. Piszemy tutaj, że to zestaw B i w wyjaśnieniu musimy napisać, że był tam trzymany w niskiej wilgotności, a im niższa wilgotność, tym wyższe tempo transpiracji i że nie zastosowano oprysku kwasem abscysynowym, a więc aparaty szparkowe były otwarte, co również zwiększa tempo transpiracji. W zasadzie umożliwia transpirację. I przechodzimy teraz do zadania 6. To jest pierwsze zadanie do tego tekstu i tutaj jest następne. Tutaj są następne 3 tak naprawdę. No i teraz sobie czytamy tekst. I mamy tutaj w tekście informację o nowej metodzie radzenia sobie z bakteriami, o zastosowaniu tak zwanej terapii fagowej, która polega na tym, że wybiera się bakteriofagi
konstruuje się po prostu takie bakteriofagi, które rozpoznają konkretne szczepy bakterii, no i że produkują elementy, które degradują ścianę komórkową i otoczkę bakterii. Czyli chodzi tutaj o to, żeby wykorzystać bakteriofagi, które będą nam niszczyć wybrane przez nas komórki. No i że te preparaty fagowe przygotowuje się indywidualnie, selekcjonuje się szczep bakteriofaga, który namnaża i niszczy patogenne bakterie wyizolowane z organizmu pacjenta. No i że te preparaty fagowe stosuje się doustnie i wówczas w celu ograniczenia inaktywacji fagów pacjentowi podaje się również środki, które będą nam zobojętniały sok żołądkowy. I w pierwszym pytaniu mamy określić, czy bakteriofagi przeprowadzające przede wszystkim cykl lityczny, czy lizogeniczny, są wykorzystywane w opisanej terapii fagowej. No i teraz się wspomożemy tutaj schematem. Na czym polega na przykład cykl lizogeniczny? Na tym, że materiał genetyczny bakteriofaga, po tym jak się już znajdzie w komórce bakteryjnej, ulega wbudowaniu w materiał genetyczny komórki bakteryjnej i w formie tak zwanego profaga ta komórka bakteryjna się dzieli, przy okazji również powielając materiał genetyczny tego wirusa, który pierwotnie zainfekował tą komórkę bakteryjną. I po prostu, prawda, te komórki się dzielą, przy okazji też zwiększając liczbę kopii tego materiału genetycznego bakteriofaga. I to jest cykl lizogeniczny, który w pewnych warunkach może przejść w cykl lityczny, który polega na tym, że ten materiał genetyczny wirusa od razu ulega ekspresji, czyli, prawda, jest wstrzykiwany do materiału genetycznego, do komórki bakteryjnej, w której od razu on ulega ekspresji i przejmuje kontrolę nad metabolizmem komórki bakteryjnej, które zaczyna produkować właśnie cząsteczki kolejnych bakteriofagów i to w konsekwencji doprowadza do lizy komórki i uwolnienia bakteriofagów, które są gotowe, czy tam wirusów, które są gotowe do zakażenia następnych komórek. To jest cykl lityczny. No i które bardziej opłaca się wykorzystać? Bakteriofagi, które prowadzą cykl lityczny czy lizogeniczny? No to oczywiście, że lityczny, skoro celem tej całej terapii jest niszczenie konkretnych komórek bakterii. Więc piszemy, że są wykorzystywane bakteriofagi prowadzące cykl lityczny, ponieważ cykl lityczny jest powiązany, kończy się tym, że dochodzi do rozpadu komórki bakteryjnej. No i teraz przechodzimy do następnego zadania, gdzie mamy wyjaśnić, w jaki sposób niskie pH soku żołądkowego mogłoby spowodować inaktywację preparatów fagowych i mamy uwzględnić budowę bakteriofagów. No i tutaj trzeba zdawać sobie sprawę po prostu, że niskie pH, zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie pH, jest czynnikiem, który może prowadzić do denaturacji białek. No i wiedząc o tym, że bakteriofagi, w ogóle wszystkie wirusy składają się tak naprawdę z materiału genetycznego i kapsydu, otoczki białkowej, no to wydaje się już bardzo logiczne, że w takim razie wszystkie czynniki, które prowadzą do denaturacji białka, będą jednocześnie unieczynniać wirusy. I w taki sposób niskie pH soku żołądkowego powodowałoby inaktywację preparatów fagowych poprzez denaturację białek budujących ich kapsyd. I tutaj koniecznie trzeba się odwołać do tego, że to jest białkowy kapsyd, albo ewentualnie można napisać, że to niskie pH doprowadzi do zniszczenia materiału genetycznego wirusa, ale nie można tutaj odnosić się do takich szczegółów budowy bakteriofagów, do jego tam główki, albo nitki, albo innych takich już szczegółowych struktur. Po prostu w sposób ogólny, że bakteriofagi składają się z tej części białkowej, z białkowego kapsydu, z materiału genetycznego i że te białka ulegają denaturacji pod wpływem niskiego pH, a materiał genetyczny ulega lizie w warunkach pH soku żołądkowego. I w następnym pytaniu
czy wirusy wykorzystywane w terapii fagowej, czy przez wirusy wykorzystywane w terapii fagowej mogą zostać zainfekowane komórki człowieka. No i mamy w tekście informację o tym, że te bakteriofagi wytwarzają adhezyny, które rozpoznają receptory na komórkach określonych szczepów bakterii, więc są swoiste w kierunku określonych szczepów bakterii, w związku z czym przez wirusy wykorzystywane w terapii fagowej nie mogą zostać zainfekowane komórki człowieka, ponieważ one infekują tylko komórki bakterii. Czyli to jest zdanie fałszywe. I teraz, czy szczepy bakterii chorobotwórczych mogą nabywać oporności na fagi? No i jak najbardziej. Tak jak mogą nabywać oporności na antybiotyki, no to mogą zmieniać kształt tych swoich adhezyn, tych swoich białek powierzchniowych, przez co przestaną pasować do tych, prawda, zbudowanych wcześniej fagów. No i w terapii fagowej kluczowe jest znalezienie bakteriofaga działającego swoiście na szczepy bakterii danego pacjenta. No i oczywiście, jak wynika z tekstu, no to jest prawda. Tutaj właśnie o to chodzi. Mamy wymienić spośród tych chorób człowieka te, które są wywoływane przez bakterie. No i tutaj znowu niewiele da się wydedukować. Trzeba po prostu wiedzieć, że cholerę wywołuje bakteria przecinkowiec cholery, że gruźlicę wywołuje prątek kocha, malarię wywołuje pierwotniak, zarodziec malarii, czyli on nam odpada, odra jest, wiadomo, chorobą wirusową, podobnie jak świnka, no i tężec jest wywoływany przez bakterie, przez laseczkę tężca. I w następnym pytaniu mamy tutaj zapoznać się z opisami, które dotyczą tych przedstawionych na rysunkach drzew iglastych, czyli najpierw sobie przeczytajcie, co jest do zrobienia, potem te opisy. Teraz spróbujemy wydedukować na podstawie opisu i rysunku, o jakie rośliny może chodzić. Więc najpierw pierwszy opis. Jedyny krajowy iglak tracący liście na zimę. Po tej informacji tak naprawdę już można rozsądzić i wyeliminować tę odpowiedź, bo jedynym krajowym iglakiem tracącym liście na zimę jest modrzew europejski. No a tutaj zaraz zresztą się przekonacie, że nie ma mowy o żadnym modrzewiu, bo jego igły są, prawda, miękkie, kujące, ale przede wszystkim najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że są osadzone właśnie w pęczkach. Że, prawda, że to by wyglądało mniej więcej w taki sposób, te igiełki modrzewia, że w sposób taki okółkowy są te igiełki osadzone, które są, prawda, drobne, no i modrzew traci je na zimę. Czyli nic nam nie pasuje do tego opisu, gdzie nie mamy w okółkach tych igiełek, prawda, i te igiełki no nie wydają się, na przykład w przypadku będą zbyt miękkie. No i jeszcze nie ma nic o tych szyszkach tutaj, bo jest napisane, że te młode szyszki są zielone, następnie jasno-brunatne i pozostają przez kilka lat po wysypaniu się nasion. A tutaj możemy zauważyć, że mamy taką osnówkę dookoła tej szyszki. No i tutaj też jakby wydaje się, jakby ta struktura udawała jakąś owocnie. No ale pamiętajcie, że to są rośliny nagonasienne, więc o żadnych owocach nie ma mowy. No i następny opis. Krzew typowy dla suchych lasów sosnowych i wrzosowisk igły ma twarde, płaskie, silnie kujące, zimozielone, układające się po trzy w okółku. Czyli tutaj mamy już całkiem szczegółowy opis, że igły twarde, płaskie, silnie kujące, po trzy w okółku. I rozrastają się łuski nasienne, stają się mięsiste, czyli, prawda, przypominają owocnie. Tworzą fioletowo-czarne, pokryte niebieskim woskowym nalotem szyszko jagody. Kiedy widzicie szyszko jagody, to już po prostu automatycznie wpisujecie jałowiec. No i nawet nie wiedząc do końca, czy tutaj akurat trzeba wiedzieć, że jest mowa o jałowcu, ale możemy przypisać do tego B,
ten drugi opis, no bo zauważcie, igły twarde, płaskie, silnie kujące pod szyb okółku. No i tutaj one wydają się właśnie kujące. No oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić ich twardości, ale możemy zauważyć, że rzeczywiście one wychodzą po trzy z danego okółka, prawda? Pierwsza igła, druga, trzecia. Pierwsza, druga i trzecia jest chyba tutaj, tu albo zasłonięta. Czyli wiemy, że ten opis drugi dotyczy rysunku B. No i dalej mamy jakiś krzew osiągający 3 metry wysokości, igły dość miękkie, zielone, z połyskiem, są ustawione parami na krótkopędach ułożonych gęsto wokół pędu, szyszki siedzące pojedynczo lub po 2-3, młode są pokryte niebieskawym lub fioletowym nalotem i dojrzałe szyszki brązowieją. No koloru nie jesteśmy w stanie ocenić. I następna opcja, że tutaj roślina dwupienna, igły płaskie, ostre, lśniące, ciemnozielone, ustawione w dwóch rzędach na rozpostartych gałązkach. Nasiona nie są osadzone w szyszkach, lecz otoczone mięsistą czerwoną powłoką, tak zwaną osnówką, która jest jedyną nietrującą częścią rośliny i w Polsce występuje jeden gatunek pod ochroną. No i tak, tutaj w tym opisie mamy, że szyszki, prawda? A w tym czwartym, że nasiona nie są w ogóle osadzone w szyszkach, lecz otoczone osnówką. No i już na podstawie tej różnicy w opisie jesteśmy w stanie dopasować ten czwarty opis do tego schematu A, bo tutaj rzeczywiście widzimy tą osnówkę, że to nasiono nie jest okryte szyszką. No i tutaj byłby ten opis drugi. No i mamy tutaj oprócz wpisania tych numerków, to jeszcze określić nazwę rodzajową gatunku. No i w przypadku prawda, schematu A, to już ustaliliśmy, że to był... A, tutaj pomyliłem te cyfry. Czyli A to jest cis, a B to jest jałowiec. No i piszemy. Prawda, to jest cis i tutaj jałowiec, no i numer 2. I następne zadanie. Najpierw tutaj czytamy zadania, są 3. No i teraz tekst. No i mamy przedstawione doświadczenie, prawda? Gdzie jest najpierw informacja o tych endofitach, że to są głównie workowce i że badano ich wpływ na uszkodzenie liści kakaowca wywołane z zakażeniem innym, prawda, protistem, fitoftorą z grupy lęgniowców. No i przygotowano 4 grupy zestawów z siewkami kakaowca, 2 grupy badawcze, 2 grupy kontrolne i po osiągnięciu odpowiedniego wzrostu liście w zestawach badawczych zakażono fitoftorą. I po określonym czasie sprawdzono stan liści siewek we wszystkich 4 grupach. I mamy te 4 zestawy i odpowiednio czy są endofity, czy jest zakażenie fitoftorą i skutki zakażenia kakaowca fitoftorą. I widzimy, że wtedy, kiedy są endofity i jest fitoftora, to jest na przykład taki odsetek obumarłych liści zniszczonej powierzchni, a wtedy, kiedy nie ma endofitów, ale jest fitoftora, to te wartości są znacznie wyższe, tam ponad 2-krotnie wyższe. No i znowu, jeśli nie ma zakażenia fitoftorą, no to nieważne, czy są endofity, czy nie, no to prawda, nic się złego z tym kakaowcem nie dzieje. Czyli te endofity nie wywierają negatywnego wpływu na kakaowca, za to niwelują skutki zakażenia fitoftorą. I teraz mamy sformułować wniosek na podstawie wyników i właśnie tutaj byśmy napisali, że tutaj ważne jest, żeby sformułować wniosek, a nie obserwację. Żeby nie opisywać tych wyników, tak jak się tutaj widzi, tylko żeby napisać takie jedno ogólne zdanie twierdzące. Że na przykład endofity maskują skutki zakażenia fitoftorą u siewek kakaowca. I w następnym zadaniu mamy tutaj uzupełnić poniższe zdania. Teraz czy strzępki troficzne, grzybni workowców, strzępki troficzne, czyli te, które budują większość masy workowca, czy są haploidalne, czy diploidalne.
No i tutaj się wspomożemy oczywiście schematem. Tutaj mamy cykl rozwojowy, taki ogólny cykl rozwojowy workowców. No i widzimy, prawda, wszystko zaczyna się od zarodnika, który, prawda, kiełkuje. Tam są te podziały komórkowe, no i są tutaj dwie opcje. Albo w obrębie jednej strzępki rozwiną się zarodniki na drodze rozmnażania bezpłciowego, tak zwane zarodniki konidialne, które wyglądają właśnie jak takie ułożone w takich łańcuszkach, albo dwie różnoimienne strzępki w pewnym momencie zleją się ze sobą. Najpierw zachodzi proces plazmogami, czyli zlania się cytoplazmy tych dwóch komórek. Tylko tutaj może to nie jest zbyt uwypuklone, ale przed procesem, znaczy po procesie plazmogami, o, jest tutaj nawet napisane, że część grzybni workowców stanowi grzybnia dikariotyczna, czyli taka, która składa się właśnie z dwóch niepołączonych ze sobą jąder pochodzących od różnych strzępek. Zapisujemy to właśnie w postaci N plus N. Następnie zachodzi kardiogamia, czyli zlewanie się tych dwóch jąder ze sobą, no i proces mejozy, w wyniku którego powstają w takim jednym właśnie worku, no bo od tego to się wzięło, prawda, nazwa workowce, w jednym worku powstają najpierw cztery zarodniki, potem one ulegają po podziale mitotycznym podziałowi mitotycznemu i w taki oto sposób w jednym worku mamy 8 zarodników powstałych już w wyniku procesu płciowego. I teraz sobie przejdziemy z powrotem do tych zadań. No i czy strzępki troficzne grzybni workowców, no i tak jak wynikało ze schematu, są haploidalne. Powstają na nich właśnie lęgnie i plemnie, w których po mitozie, w przypadku rozmnażania bezpłciowego, powstają liczne jądra komórkowe. Zresztą, jeśli mamy pierwotnie strzępki haploidalne, no to jedyny podział, jaki nam zostaje, no to jest podział mitotyczny. No gdyby jądra haploidalne dzieliły się mejotyczne, to mielibyśmy w efekcie jakieś strzępki półploidalne, prawda? No i łącząc się w procesie płciowym, te liczne jądra komórkowe łączą się w pary jąder sprzężonych, no i w zarodniach po kariogami kolejnych podziałach powstają zarodniki workowe, które są mitosporami czy mejosporami, czyli zarodnikami powstałymi w wyniku mitozy czy mejozy. No i ustaliliśmy na podstawie schematu, że po zlaniu się tych strzępek ze sobą zachodzi tam proces mejozy, a więc te zarodniki powstałe w procesie płciowym to są inaczej mejospory. I mamy oznaczyć zarodnie, w której powstały zarodniki workowe. No i znowu, odnosząc się do tego schematu, to są nasze zarodniki workowe. To są zarodniki konidialne, które mogą być wytwarzane przez workowce w procesie tym bezpłciowym. To są tak zwane zarodniki podstawkowe, charakterystyczne dla podstawczaków. No i to jest struktura, prawda, zarodnik, która jest charakterystyczna dla sprzężniowców. Czyli wybieramy odpowiedź C. I przechodzimy teraz do następnego zadania. Najpierw, prawda, czytamy tutaj treść tych zadań. To jest tam pierwsze i tutaj są następne. No i teraz, prawda, analizujemy tekst. I co my tutaj mamy? To jest tekst o świdrowcu gambijskim i tutaj jest opisany jego cykl życiowy, że on wywołuje najpierw śpiączkę afrykańską, pasażytuje we krwi różnych ssaków, z których może być przeniesiony na człowieka i że u tych ssaków świdrowiec rozmnaża się przez podział komórki i że jest roznoszony przez krwiopijną trudną do zwalczenia muchę CC, w której organizm przechodzi część cyklu życiowego. I że dopiero w 2014 odkryto, że w cyklu świdrowca na tym etapie może zachodzić mejoza, a następnie zapłodnienie. I rozmnażanie płciowe nie jest niezbędne do zamknięcia cyklu życiowego tego pasożyta, ale w
organizmie tej muchy zachodzi mejoza i zapłodnienie. I powierzchnia komórki jest pokryta milionami kopii jednego rodzaju białka, czyli tej wysokozmiennej glikoproteiny, tej VSG, i że po wniknięciu do krwi gospodarza przez kolejne pokolenia pasożyta wytwarzany jest inny wariant tego antygenu o odmiennej budowie i do zmiany tego wariantu dochodzi poprzez przeniesienie, rearanżację, zamianę fragmentów genomu. Czyli taki proces podobny do procesu selekcji klonalnej, z którego wynika zmienność naszych przeciwciał. I rearanżację fragmentów genomu, w którym znajdują się sekwencje kodujące VSG. I na wykresie przedstawiono zmiany liczebności pasożyta we krwi oraz zmiany białka powierzchniowego w kolejnych pokoleniach. No i widzimy, że co pokolenie to mamy inny rodzaj tego białka VSG. I teraz, czy epidemia śpiączki afrykańskiej może występować wyłącznie na terenach, gdzie żyje mucha CC? No i z tego tekstu wynika, że ten świdrowiec gambijski jest przenoszony przez muchę CC, więc w środowisku, gdzie tej muchy CC nie ma, no to ciężko, żeby, prawda, rozwinęła się epidemia. Czyli to zdanie jest prawdziwe. Teraz świdrowcem gambijskim można się zarazić przez kontakt z chorą osobą. No to musi być zaangażowana w to mucha CC, więc przez sam kontakt z chorą osobą, prawda, drogą jakąś kropelkową się nie zarazimy świdrowcem gambijskim. No i teraz, czy podczas rozwoju świdrowca DNA ulega rekombinacji? Teraz istotne jest to, żeby znaleźć analogię pomiędzy tą rekombinacją, czyli wymianą między fragmentami w obrębie danego materiału genetycznego, a tą rearanżacją, zamianą fragmentów genomu. Tutaj celowo nie napisano rekombinacją, żeby była szansa na to, że ktoś to przeoczy, prawda? Że ta rearanżacja, zamiana fragmentów genomu, to jest właśnie inaczej ta rekombinacja. Czyli tutaj zaznaczamy, że to jest zdanie prawdziwe. I przechodzimy do następnej części zadań. I teraz, który organizm, człowiek czy mucha, może być tym żywicielem ostatecznym? I żywiciel ostateczny to jest taki, w którym pasożyt jest dojrzały płciowo, osiąga dojrzałość płciową, produkuje gamety, prawda? Więc teraz patrzymy na tekst, no i widzimy, że mejoza, proces zapłodnienia i tym samym powstawanie tych gamet, że to wszystko zachodzi w organizmie tej muchy CC. W związku z czym żywicielem ostatecznym jest mucha CC, a nie organizm człowieka, ponieważ to w organizmie tej muchy CC są produkowane gamety, dochodzi do zapłodnienia. Świdrowiec osiąga tą dojrzałość płciową. I w następnym zadaniu mamy tutaj napisać, jaka jest ploidalność formy świdrowca, która występuje w organizmie ssaków. No i jeśli w organizmie tej muchy CC dochodzi do mejozy, a następnie zapłodnienia, a mucha CC przenosi tego świdrowca gambijskiego, no to przecież po procesie zapłodnienia uzyskujemy formę diploidalną, w związku z czym w organizmie ssaków u człowieka będziemy mieli do czynienia z formą diploidalną świdrowca i tutaj w uzasadnieniu musimy odwołać się koniecznie do tego, że mejoza zaszła wcześniej w organizmie muchy CC i że doszło tam również do zapłodnienia, czego efektem jest powstanie formy diploidalnej. Dlatego tą postacią, która jest przekazywana przez muchę CC, która występuje w organizmie ssaków, to jest forma diploidalna. I w następnym pytaniu mamy wyjaśnić, dlaczego tak trudne jest zwalczenie świdrowca przez układ odpornościowy człowieka. No i tutaj oczywiście musimy nawiązać do zdolności tego świdrowca do zmiany, do rearanżacji w tych fragmentów genomu odpowiedzialnych, kodujących te różne formy białka VSG. I dlaczego to jest trudne dla naszego układu odpornościowego? Tutaj musimy napisać o tym, że te częste zmiany kształtu tych białek sprawiają, że ten układ, nasz układ odpornościowy nie jest w stanie w sposób szybki i efektywny wytworzyć pasującego przeciwciała, no bo kształt tych białek cały czas się zmienia, w związku z czym komórki odpornościowe muszą produkować cały czas nowe
nowe przeciwciała dopasowane do nowych kształtów tych glikoprotein, które się przecież cały czas zmieniają. I w następnym pytaniu przedstawiono pewne gatunki należące do różnych grup stawonogów. I tutaj właśnie czas, żeby sobie przeczytać pytania do tego. I w pierwszym mamy wypisać oznaczenia literowe gatunków, które należą do owadów. No i tutaj po prostu trzeba wiedzieć, że cechą charakterystyczną tej budowy morfologicznej zewnętrznej owadów jest obecność trzech par odnóży krocznych i podział tego ciała na głowę, tułów i odwłok. Więc liczymy po prostu odnóża. Najpierw mamy ważkę. Widzimy, to jest pierwsze, drugie, trzecie odnóże i pierwsze, drugie, trzecie. Czyli to jest owad. Dodatkowo, prawda, ciało podzielone na, prawda, tutaj jest głowa, tułów i długi odwłok. Tutaj ile mamy tych odnóży? Raz, dwa, trzy, cztery, nawet pięć. Czyli to nam nie pasuje. To nie jest owad, to jest skorupiak. Tutaj mamy jakąś wesz ludzką, albo jakąś, przepraszam, to jest plus, nie, to jest wesz. Nie, to jest, co to jest? No to jest na pewno owad. To jest jakaś pluskwa. To jest na pewno jakaś pluskwa. I, prawda, trzy pary odnóży krocznych. Prawda? Tutaj widzimy, że może ten tułów nie jest aż tak mocno odznaczony, ale możemy wyróżnić, że jest, prawda, tułów, odwłok i głowa. Czyli C to też jest owad. Teraz tak. Tutaj mamy kleszcza i widzimy cztery pary odnóży krocznych. Czyli to nam odpada. Dalej mamy, prawda, znowu trzy pary odnóży krocznych. Głowę, tułów, przepraszam, tutaj byłaby głowa, tutaj jest tułów i to jest odwłok, czyli to jest owad. I tutaj znowu mamy to samo, trzy pary odnóży krocznych, głowa, tułów, odwłok, czyli owad. No i wypisujemy tutaj te wszystkie litery, tak? Czyli byśmy napisali A, C, E, F. No i w następnym pytaniu mamy określić, który z gatunków stawonogów jest pajęczakiem. No i już ustaliliśmy, że pajęczakiem będzie D, czyli kleszcz, czyli gatunek D, ponieważ teraz musimy się odnieść do cech, które widać na rysunku. I możemy napisać, że dlatego, że na przykład ma cztery pary odnóży krocznych. I teraz uwaga, nie moglibyśmy napisać, że dlatego, że jego ciało składa się z głowotułowia i odwłoka, co jest charakterystyczne dla pajęczaków, dlatego, że tutaj też w tym samym zadaniu mamy na przykład tego skorupiaka, którego ciało również jest podzielone na głowotułów i odwłok. Czyli musimy odnieść się do cech, która jest charakterystyczna tylko dla pajęczaków. Czyli najłatwiej tutaj odnieść się do tego, że mamy cztery pary odnóży krocznych. Inni tam maturzyści pisali, że na przykład oczy proste i tak dalej, ale w kluczu, że nie da się ocenić, jakie te oczy są, bo jest tam mała skala. Najłatwiej odnieść się do liczby tych odnóży krocznych, że cztery pary odnóży krocznych. I słuchajcie, zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Dobra, słuchajcie, wracamy po przerwie. I doszliśmy do zadania 11, więc najpierw sobie przeczytajcie, jakie są pytania. Tutaj jest pierwsze i tutaj są jeszcze następne dwa. No i przechodzimy do tekstu. Więc nasz tekst jest o niedźwiedziach polarnych, o tym, że są karmione mlekiem o wysokiej zawartości tłuszczu i że konsekwencją takiej diety jest oczywiście gruba warstwa tłuszczu pod skórą oraz wokół narządów wewnętrznych. No i dalej tam czytamy, prawda, że ponieważ te zwierzęta nie mają przez dużą część roku dostępu do słodkiej wody, no korzystają głównie z wody pochodzącej z metabolizmu tkanki tłuszczowej. I dalej mamy informację, że populacja niedźwiedzi polarnych jest szacowana na 20-25 tysięcy osobników i że ten trend populacji jest zniżkowy, że występowanie niedźwiedzi polarnych jest ograniczone przez dostępność lodu morskiego.
No i mamy pierwsze pytanie, gdzie mamy podać nazwę procesu metabolicznego, którego substratami są związki pochodzące z rozkładu tłuszczu zgromadzonego w tkance tłuszczowej niedźwiedzia polarnego, a jednym z produktów jest woda metaboliczna. I teraz tak. Wiemy, że tutaj chodzi o, że te niedźwiedzie polarne mają duży zapas tłuszczu. No i że one, prawda, korzystają z wody, która pochodzi z metabolizmu tkanki tłuszczowej wtedy, kiedy nie mają dostępu do słodkiej wody. I jaki proces metaboliczny, produktami jakiego procesu metabolicznego będzie woda w kontekście rozkładu tkanki tłuszczowej? I teraz myśląc tak naprawdę najprecyzyjniej, powinniśmy tutaj napisać, że chodzi o proces beta-oksydacji. No bo przecież to w procesie beta-oksydacji dochodzi do utleniania się kwasów tłuszczowych, prawda? I dzięki utlenianiu tych kwasów tłuszczowych uzyskujemy między innymi zredukowane przenośniki elektronów, które w łańcuchu oddechowym służą do syntezy energii. No i produktem, prawda, tego, co zachodzi w łańcuchu oddechowym, jest oczywiście woda metaboliczna. Więc moglibyśmy tutaj napisać o beta-oksydacji i tutaj posłużę się, prawda, schematem, który nam tą beta-oksydację pokazuje, że właśnie w beta-oksydacji chodzi tak naprawdę o utlenianiu węgla w pozycji beta. I tutaj oczywiście w budowie tego rozkładanego, prawda, kwasu tłuszczowego chodzi tutaj o ten węgiel tutaj. I widzimy, że proces beta-oksydacji polega po prostu na odbieraniu wodorów, czyli na utlenianiu tego węgla. I mamy dwukrotnie takie reakcje. No i jednym z produktów tej beta-oksydacji również jest oczywiście ten acetylokoenzym A. No i jak zdajecie sobie na pewno sprawę, pula acetylokoenzymu A wchodzi nam do cyklu Krebsa, z którego oczywiście mamy znowu zredukowane przenośniki elektronów i nawet bezpośrednio energię. Więc moglibyśmy napisać o beta-oksydacji, ale moglibyśmy również napisać o samym procesie tlenowego oddychania wewnątrzkomórkowego, o samym łańcuchu oddechowym, albo nawet były uznawane odpowiedzi odnoszące się do cyklu Krebsa. Więc tak naprawdę tutaj akurat nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Jakby możemy tutaj, w zależności na jak wysokim poziomie szczegółowości chcielibyśmy odpowiedzieć, tu możemy tutaj zapisać zarówno beta-oksydację, jak i tlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe, jak i łańcuch oddechowy. Nie moglibyśmy użyć jakichś takich ogólnych terminów, jak po prostu oddychanie na przykład. Musielibyśmy być w tym zadaniu precyzyjni. No tak naprawdę najlogiczniejszą odpowiedzią jest właśnie beta-oksydacja w tym przypadku. I przechodzimy do następnego pytania, gdzie mamy uzasadnić, że podskórna tkanka tłuszczowa niedźwiedzi polarnych stanowi właśnie przystosowanie do środowiska życia tych zwierząt. I w odpowiedzi mamy uwzględnić funkcję tkanki tłuszczowej inną niż bycie źródłem wody metabolicznej. Czyli musimy odnieść się do środowiska życia, a w tekście mamy informację, że te niedźwiedzie polarne zamieszkują takie zimne obszary, prawda, przebywają na tym lodzie morskim, w związku z czym funkcja termoizolacyjna tkanki tłuszczowej oczywiście będzie tym przystosowaniem do życia tych zwierząt w zimnym środowisku. Oprócz tego moglibyśmy się odnieść do roli tkanki tłuszczowej w procesie termogenezy. Tutaj konkretnie mielibyśmy na myśli brunatną tkankę tłuszczową, gdzie rzeczywiście z tej brunatnej tkanki tłuszczowej, prawda, można jakby uwalnia się ciepło, więc musielibyśmy w naszej odpowiedzi odnieść się do termogenezy, z tym, że musielibyśmy bezpośrednio napisać, że chodzi o uwalnianie ciepła z tkanki tłuszczowej w procesie termogenezy, że to również jest przystosowaniem do życia w tym zimnym środowisku.
czyli albo odniesienie się do funkcji termoizolacyjnej, do funkcji ochronnej tkanki tłuszczowej wokół narządów wewnętrznych, co co prawda jest przystosowaniem do życia w zimnym środowisku, albo do funkcji tkanki tłuszczowej w procesie termogenezy. I następne zadanie polega na tym, żeby na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykazać, że działania prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia przyczyniają się do ochrony niedźwiedzi polarnych. No i teraz, skoro globalne ocieplenie powoduje, prawda, wzrost temperatury, a co za tym idzie, topnienie, i teraz tutaj moglibyśmy wpaść w pułapkę, bo moglibyśmy napisać, że dochodzi do topnienia lodowców, w związku z czym, prawda, tracą na tym te niedźwiedzie polarne, albo rośnie temperatura, a przecież one żyją w niskiej temperaturze, więc tym samym to, prawda, ogranicza ich występowanie. Dlatego te czynności prowadzące do ograniczenia globalnego ocieplenia chronią niedźwiedzie polarne. Ale tutaj mamy informację, że my musimy odwołać się do tekstu. A w tekście jest jasno napisane, że środowiskiem życia niedźwiedzi polarnych jest ten lód morski. Że one polują na tym, nie wiem, że wyłącznie ich środowiskiem życia jest lód morski, ale że polują wyłącznie na lodzie morskim. I jeszcze mamy tutaj informację, że to występowanie niedźwiedzi polarnych jest ograniczone poprzez dostępność lodu morskiego. Więc w sytuacji, w której mamy globalne ocieplenie, to ten lód morski będzie nam topniał, tym samym ograniczając niszę życiową niedźwiedzi polarnych. I w taki sposób należy właśnie sformułować odpowiedź, odwołując się bezpośrednio do wpływu wzrostu temperatury na topnienie lodu morskiego, który jest środowiskiem życia, prawda, niedźwiedzi polarnych. I teraz przechodzimy do następnego zadania. Najpierw sobie przeczytajcie tutaj polecenie. Jest pierwsze i tutaj jest drugie. Teraz sobie przeanalizujemy tekst. To jest informacja o tlenku węgla, czyli o czadzie. I co jest tutaj istotne? Że czad wykazuje około tam 300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny niż tlen i łączy się z nią trwale, w wyniku czego tworzy karboksy hemoglobiny. I na wykresie przedstawiono procentową zawartość karboksy hemoglobiny i stopień zatrucia w zależności od stężenia właśnie tego czadu, tlenku węgla w powietrzu, czasu działania i stopnia wysiłku fizycznego. W pierwszym pytaniu mamy na podstawie wykresu określić stopień zatrucia pacjenta i w poleceniu mamy tutaj podaną informację, że to badanie krwi tego nieprzytomnego pacjenta wykazało, że 50% cząsteczek jego hemoglobiny było połączonych z czadem i że w pomieszczeniu, w którym przebywał, stwierdzono, prawda, takie stężenie procentowe czadu w powietrzu. Teraz musimy odczytać z tabelki, znaczy z tego wykresu, jaki jest jego stopień zatrucia i jak długo musiał przebywać w tym pomieszczeniu przy założeniu, że nie wykonywał żadnego wysiłku fizycznego. Więc patrzymy na wykres, szukamy tego stężenia podanego w zadaniu, tutaj, i szukamy również tego procentowego odsetka tej karboksy hemoglobiny, czyli hemoglobiny zamienionej w karboksy hemoglobiny. I te dwie, prawda, i te dwie zmienne spotykają nam się w tym miejscu, gdzie zakładając, że ten nasz pacjent, prawda, nie wykonywał aktywności fizycznej, no to musiał przebywać 3 godziny. I jego stopień zatrucia jest bardzo ciężki. Więc piszemy, że stopień zatrucia bardzo ciężki, przybliżony czas 3 godziny. I ważne, żeby napisać godziny, żeby nie sama liczba, tylko że 3 i normalnie tutaj napisać godziny. No i stopień, wiadomo, tutaj bardzo ciężki byśmy napisali. I przechodzimy do następnego pytania. Chciałbym ustalić, czy wysiłek fizyczny skraca, czy wydłuża czas, po którym występują objawy zatrucia czadem, i mamy uzasadnić odpowiedź, uwzględniając mechanizm tego zjawiska. No i patrzymy na wykres i widzimy, że rzeczywiście aktywność fizyczna
skraca czas, który jest jakby potrzebny do zatrucia czada. Teraz z czego to wynika? Wynika to z rzeczy, z którymi powiązany jest zwiększony wysiłek fizyczny. Więc tutaj musimy napisać odpowiedź, w której my musimy zwrócić uwagę na to, że wraz z wzrostem intensywności tego wysiłku fizycznego rośnie na przykład częstość oddechów, wobec czego pacjent częściej oddycha, więc częściej wdycha czad, dlatego skraca się ten czas, w którym występują objawy. Rośnie pojemność minutowa serca, rytm pracy serca jest szybszy, w związku z czym perfuzja krwi przez płuca jest wyższa, więcej krwi przepływa przez płuca, a więc więcej tego czadu ta krew będzie mogła związać. Zwiększony wysiłek fizyczny wiąże się z zwiększonym zużyciem tlenu przez tkanki, w związku z czym jest więcej tej wolnej hemoglobiny do tego, żeby mogła połączyć się z czadem i musimy po prostu odpowiedzieć, uwzględniając jeden z tych mechanizmów prowadzących do tego, albo tłumaczących, że wysiłek fizyczny skraca czas, po którym występują objawy zatrucia. I teraz przechodzimy do następnego pytania. I w tym pytaniu mamy tutaj tekst, który mówi o tym, że poprzez pogłębienie i przyspieszenie oddechów oraz zwiększenie pojemności minutowej, a więc skrócenie czasu, w którym serce przepompowuje całą objętość krwi znajdującą się w układzie krwionośnym i że te procesy skutkują, że to uruchamia mechanizmy zwiększające utratę ciepła z organizmu człowieka. I mamy wykazać związek między zwiększoną utratą ciepła z organizmu człowieka przez układ oddechowy, a zwiększeniem pojemności minutowej serca. Więc w tym przypadku ten tekst nie pomaga w rozwiązaniu zadania bezpośrednio. Więc jaki jest związek między zwiększoną utratą ciepła przez układ oddechowy, a zwiększeniem pojemności minutowej serca? I tak jak mówiłem w poprzednim zadaniu, kiedy rośnie pojemność minutowa serca, to więcej krwi przepływa przez płuca. W związku z czym więcej krwi w jednostce czasu będzie mogło oddać swoje ciepło do chłodniejszego powietrza znajdującego się w płucach. I to jest związek pomiędzy tą zwiększoną utratą ciepła a zwiększeniem pojemności minutowej. Że więcej krwi przepływa, a krew jest cieplejsza od powietrza, w związku z czym więcej tego ciepła ubędzie z krwi do powietrza i dlatego jest zwiększona utrata ciepła, gdy jest zwiększona pojemność minutowa serca. A co się stanie, jeśli dojdzie do pogłębienia i przyspieszenia oddechów? No to wtedy więcej powietrza przepływa przez układ oddechowy, w związku z czym więcej tracimy ciepła, dlatego że to powietrze, wchodząc przez drogi oddechowe, jest nagrzewane poprzez otaczające tkanki i bezpośrednio krew. Dlatego im ta wymiana gazowa zachodzi szybciej, tym więcej tego powietrza jakby otrzyma ciepło od tkanek ciała i wiążący się z tym skutek jest taki, że ta utrata ciepła będzie po prostu większa. Czyli tutaj musimy się odwołać do tego, że więcej krwi przepływa przez płuca, dlatego więcej ta krew jakby traci ciepła. No i dlatego cały organizm, prawda, no bo to ciepło przechodzi tam z krwi do powietrza. I w przypadku tego drugiego związku, no to musimy odwołać się do tego, że częściej oddychamy, więc częściej powietrze przechodzi przez drogi oddechowe, odbierając to ciepło i dalej tam uwalniając je na zewnątrz, prawda? W taki sposób należało odpowiedzieć. Teraz przejdziemy do następnego zadania, już 14. Więc najpierw się zapoznajcie z pytaniami.
No i teraz przechodzimy do zadania już bezpośrednio. Mamy schemat, który przedstawia budowę cząsteczki przeciwciała. No i że ta cząsteczka składa się z dwóch łańcuchów ciężkich i z dwóch łańcuchów lekkich. I że część fragmentu FAB oznaczona na schemacie literą V charakteryzuje się wysoką zmiennością struktury. Natomiast FC jest stały, czyli taki sam dla wszystkich przeciwciał w danej klasie. No i tutaj mamy, prawda, pokazane, że to jest, prawda, ten, to jest ten stały fragment przeciwciała, to jest ten zmienny fragment. No i na podstawie przedstawionych informacji i własnej wiedzy mamy określić rolę fragmentu FAB i rolę fragmentu FC tego przeciwciała, wybierając tam spośród tych zdań od 1 do 3. I fragment FAB, czyli fragment zmienny. Czy wiąże się specyficznie z określonymi antygenami? No oczywiście, że tak, dlatego że jeśli on jest zmienny, to ta jego zmienność warunkuje specyficzność w stosunku do konkretnego antygenu. Czyli tutaj byśmy to zdanie przyporządkowali fragmentowi FAB. Słuchajcie, został nam fragment FC. Więc tą już opcję już wybraliśmy, więc wybieramy teraz spośród zdania drugiego, czyli że łączy się z łańcuchami lekkimi innych przeciwciał. Albo zdanie trzecie, czyli że przyłącza się do receptorów w błonie komórkowej komórek efektorowych układu odpornościowego. No i teraz znowu wracamy do tego schematu. I co my na tym schemacie widzimy? Widzimy, że z łańcuchami lekkimi innych przeciwciał tak naprawdę, bo to są przecież nasze łańcuchy lekkie, wiążą się fragmenty łańcucha ciężkiego, ale te, które przynależą do tego rejonu odtąd dotąd, prawda? Czyli rejonu FAB, a nie rejonu FC. Więc eliminujemy w taki sposób odpowiedź drugą. No i wiadomo, że w takim wypadku to musi być zdanie trzecie. No i rzeczywiście to jest prawda, że te przeciwciała muszą być przecież zakotwiczone w jakiejś komórce efektorowej, prawda, żeby móc pełnić swoje funkcje. Oczywiście to jest duże uproszczenie, dlatego że to dotyczy generalnie przede wszystkim przeciwciał klasy IgD, a przeciwciała IgG są bardzo często, po prostu ulegają sekrecji w wolnej formie, takiej, która nie jest związana, prawda, z komórkami efektorowymi, ale za to wiąże się z konkretnymi antygenami, przeciwko którym to dane przeciwciało jest po prostu swoiste. No i następne zadanie, mamy podać liczbę mostków dzisiaczkowych, które stabilizują czwartorzędową strukturę tego przeciwciała. No i chciałbym tutaj przypomnieć, że struktura czwartorzędowa to jest po prostu nałożenie się na siebie wielu struktur trzeciorzędowych. I możemy to zadanie zrobić na dwa sposoby. Bo jeśli ktoś jest uważny, to zauważy tutaj, że w tekście po prostu ta nasza cząsteczka składa się właśnie z połączonych mostkami disiarczkowymi czterech łańcuchów polipeptydowych, prawda? Więc już od razu wiemy, że tutaj po prostu są cztery mostki disiarczkowe. Ale możemy też te mostki sobie policzyć. Więc widzimy, prawda, że to jest nasz pierwszy łańcuch ciężki, to jest drugi łańcuch ciężki, czyli drugi polipeptyd. Tutaj byłby nasz polipeptyd, prawda, trzeci i polipeptyd czwarty. No i tutaj możemy sobie zaznaczyć te mostki dzisiarczkowe. To byłby pierwszy mostek, tutaj byłby drugi i tutaj jeszcze trzeci i czwarty. Bo te mostki dzisiarczkowe, te pozostałe, jak widzicie tutaj, one są w obrębie jednego polipeptydu, prawda? Czyli one warunkują strukturę trzeciorzędową, ale nie czwartorzędową. Wobec czego wpisujemy tutaj, że to są, prawda, cztery mostki i disiarczkowe. No i tutaj następne zadanie. I teraz tak, przeciwciała są zawarte w szczepionce czy surowicy odpornościowej. No i wiadomo, szczepionka to są tak naprawdę antygeny, fragmenty bakterii, unieczynionych wirusów. Także tutaj na pewno nie znajdziemy żadnych przeciwciał. Przeciwciała są oczywiście w surowicy odpornościowej, której podanie wywołuje odporność bierną, sztuczną. Odporność bierna, naturalna to jest ta z mlekiem matki,
czynna sztuczna to jest szczepionka, na przykład w wyniku szczepionki, i czynna naturalna to jest w wyniku przebycia jakiejś choroby. Czyli czynna jest wtedy, kiedy angażujemy nasz układ odpornościowy, a bierna wtedy, kiedy go nie angażujemy. I bierna naturalna, kiedy dostajemy to, te przeciwciała z mlekiem matki, więc w sposób naturalny. Bierna sztuczna, gdy dostajemy je w strzykawce, już gotowe przeciwciała. Czynna naturalna, no to wiadomo, po przebyciu choroby. I czynna sztuczna, czynna angażujemy układ odpornościowy, ale sztuczną podajemy przecież specjalnie skonstruowaną szczepionkę. No i przechodzimy teraz do zadania 15. Czytamy sobie pytanie. I co my tutaj mamy? Budowę siatkówki oka. Mamy nabłonek z melaniną, w którym zanurzone są, powiedzmy, znaczy zanurzone, w sąsiedztwie znajdują się tego nabłonka pręciki i czopki. I widzimy, że to jest, znaczy, czopek i to jest pręcik. I widzimy, że pręciki łączą się z tymi neuronami dwubiegunowymi i możemy zobaczyć, że z jednym neuronem dwubiegunowym łączą się na przykład tutaj trzy pręciki, a trzy neurony dwubiegunowe łączą się z jednym neuronem wzrokowym i dalej to wszystko, prawda, uchodzi nerwem wzrokowym, prawda, już do kory mózgu. A w przypadku czopków tu widzimy, że jest jeden czopek, który jest połączony z jedną komórką dwubiegunową, która uchodzi do jednego neuronu wzrokowego. I teraz tak, z dwóch rodzajów komórek światłoczułych, czopków i pręcików, w siatkówce ludzkiego oka dominują, jak zresztą tutaj widać, jest więcej pręcików, które umożliwiają widzenie w odcieniach szarości. To akurat musimy po prostu zapamiętać, że pręciki odpowiadają za widzenie, za rozróżnianie natężenia, prawda? Czy coś jest ciemne, czy coś jest jasne, za widzenie jakby w ciemności, a za to widzenie barwne odpowiadają oczywiście czopki. No i jest tutaj napisane, że wysoką rozdzielczość obrazu, większą szczegółowość zapewniają właśnie czopki, ponieważ każdy z nich łączy się, jak zresztą tutaj widać, z jednym neuronem. Więc jakby ta percepcja uwarunkowana przez czopki jest dokładniejsza, prawda? No bo sygnał z jednego czopka jest bezpośrednio analizowany w sposób jakby jednostkowy, a tutaj mamy pobudzenia z wielu pręcików, które są traktowane jako jeden. Więc widzimy, że tutaj czułość w przypadku pręcików jest dużo mniejsza niż w przypadku czopków, gdzie jeden czopek to jest jakby jeden impuls. Czy impuls z jednego czopka jest bezpośrednio analizowany, a nie tam z 4-5 pręcików. I przechodzimy teraz do następnego zadania. Najpierw sobie tutaj czytamy pytania i rozwiązujemy. Więc mamy populację zwierząt, która jest w stanie równowagi genetycznej i że w pewnym lokus występują dwa alele genu autosomalnego, tam alel A dominuje nad alelem tym A małym. I na poniższym wykresie przedstawiono liczbę gatunków tej populacji o określonych genotypach. Samce i samice są jednakowo licznie reprezentowane wśród wszystkich genotypów. I w pierwszym zadaniu mamy obliczyć częstość występowania tych alleli w populacji i mamy zapisać odpowiednie obliczenia. Czyli znowu wykorzystujemy prawo Hardiego Weinberga, tak jak zresztą miałem okazję wytłumaczyć, na czym polega to wszystko w tych poprzednich odcinkach, filmach. Więc piszę jeszcze raz. Przepisujemy tutaj ten wzór Hardiego Weinberga. Tutaj dla przypomnienia tylko powiem, że p do kwadratu to jest odpowiednik homozygoty dominującej, 2p ku heterozygoty i q kwadrat homozygoty recesywnej. Q odpowiada po prostu alelowi recesywnemu, p alelowi dominującemu. I to jest pierwszy wzór, który musimy zapamiętać. I drugi taki, że P plus Q również musi być równe 1. No i mamy określić teraz częstość występowania allelu tego, a małe, czyli po prostu mamy policzyć Q. No i my mamy podane tutaj, możemy policzyć częstość występowania w tej populacji całych genotypów. Nie ma tutaj alleli poszczególnych, tylko całych
genotypów. Więc my sobie wybierzemy oczywiście genotyp, który nas interesuje, czyli ten inaczej Q kwadrat. No i sobie liczymy, że to nasze, prawda, Q kwadrat wynosi 20 na, no teraz liczymy wszystkie, czyli 20, no tutaj zapiszę 20 plus 160 plus 320, czyli wychodzi nam, to jest razem 500, więc 20 przez 500 razy 100%, wszystko razy 100% oczywiście. No, więc 20 przez 500 to jest 2 przez 50, czyli to wychodzi nam po prostu tyle, 40%. Znaczy, wychodzi nam 4%, wychodzi nam 4%, więc Q kwadrat to jest 4%. Możecie się upewnić jeszcze na kalkulatorze. Więc Q to jest po prostu pierwiastek z tej liczby, czyli wychodzi nam 20%. No i z tego wzoru wynika, tego, który napisałem tutaj wyżej, że jeśli nasze Q to jest 20%, no to nasze P to musi być oczywiście 80%. No i tak tutaj piszemy. Czyli częstość występowania tego małego allelu, to ustaliliśmy, że nasze Q kwadrat wynosiło 0,04, a więc Q wynosi 0,2, czyli 20%, albo możemy zostawić to w takiej formie i wtedy odpowiednio częstość występowania naszego P to jest, prawda, 1 minus Q, a więc 0,8 albo inaczej 80%. I przechodzimy do następnego zadania. Mamy określić, które spośród wymienionych poniżej zjawisk mogły spowodować zmianę częstości alleli tego genu w populacji. Zaznaczamy T, jeśli mogło spowodować, i N, jeśli nie. Czyli co mogło zmienić częstość występowania poszczególnych alleli, poszczególnych genotypów w populacji. I czy mógł to być na przykład efekt wąskiego gardła? Przypominam, że efekt wąskiego gardła polega na tym, że spośród, prawda, jakiejś populacji w wyniku jakiegoś zdarzenia, jakiejś katastrofy, wybuchu wulkanu na przykład, czy cokolwiek, to przeżywa bardzo mała część populacji i tak jak na przykład tutaj mielibyśmy jakąś określoną częstość występowania tych różnych kolorów, to w sposób losowy wyszło tak, że przeżył na przykład, że przeżyły tylko dwa czerwone osobniki, niech będzie. No i widzimy teraz, że tak jak wcześniej częstość występowania tych czerwonych osobników, prawda, była na jakimś tam poziomie, no to teraz w wyniku efektu wąskiego gardła wszystkie osobniki, czyli 100%, prawda, to są osobniki czerwone. Czyli doszło do zmiany częstości występowania poszczególnych alleli genotypów w populacji. Czyli tutaj zaznaczamy tak. Podobnie dobór sztuczny, kiedy my preferencyjnie kojarzymy ze sobą jakieś osobniki, zmieniając w sposób sztuczny częstość występowania różnych tam alleli w populacji. Czyli również to nam tutaj pasuje. I czy dobór naturalny? No i jak najbardziej dobór naturalny również. Wyobraźmy sobie, że nagle zmieniają się warunki środowiska i te warunki zaczynają faworyzować jakiś konkretny fenotyp, czyli jakiś konkretny genotyp, prawda? No i to oczywiście również zmieni częstość występowania tych różnych alleli w populacji. Czyli również tak. I przechodzimy teraz do następnego zadania. Najpierw przeczytajcie sobie polecenie. Tutaj są dwa. I chyba jeszcze tutaj jest trzecie zadanie. Więc mamy operon tryptofanowy tutaj. To jest tekst, który dotyczy tego operonu tryptofanowego. I mamy w pierwszym zadaniu określić, czy operon tryptofanowy podlega regulacji pozytywnej czy negatywnej. Teraz regulacja pozytywna jest wtedy, kiedy dostawa cząsteczki, która będzie się wiązała z represorem, spowoduje jego aktywację.
wtedy byśmy mówili o regulacji pozytywnej, tak jest w przypadku operonu laktozowego. A jeśli, powiedzmy, produkt tego operonu hamuje jego transkrypcję, jego ekspresję, tak jak w przypadku operonu tryptofanowego, gdzie ta cząsteczka aktywuje represor, hamując ekspresję genów na poziomie transkrypcji, to wtedy mówimy o regulacji negatywnej, gdzie właśnie cząsteczka tryptofanu pełni funkcję korepresora. Teraz, korzystając z powyższego schematu, mamy opisać, w jaki sposób będzie działać operon w sytuacji, gdy komórka bakterii znajdzie się w środowisku, w którym ma dostęp do odpowiedniej ilości tryptofanu. No i tutaj musimy uwzględnić w tej naszej odpowiedzi trzy procesy. Po pierwsze, teraz tak, jeśli będzie dużo tryptofanu, to ten tryptofan zwiąże się z represorem. Po związaniu tryptofanu z represorem dojdzie do aktywacji tego represora, w związku z czym aktywny represor będzie mógł przyłączyć się do rejonu operatorowego operonu, mechanicznie blokując polimerazę RNA, uniemożliwiając zachodzenie procesu transkrypcji. W efekcie dochodzi do zahamowania ekspresji tego operonu. I musielibyśmy tutaj odpowiedzi właśnie to uwzględnić. Uwzględnić pierwsze, związanie się tryptofanu z tym represorem, potem napisać, że dochodzi w wyniku tego do aktywacji represora i związania się tego represora aktywnego z operatorem, i po trzecie, że to prowadzi do zahamowania procesu transkrypcji i tym samym zahamowania ekspresji operonu tryptofanowego. No i przechodzimy teraz do następnego zadania. Działamy na podstawie schematu określić, jak zmieni się funkcjonowanie operonu tryptofanowego na skutek mutacji w genie, który koduje białko represorowe, której efektem jest uniemożliwienie przyłączenia się cząsteczki tryptofanu do tego białka. Czyli mamy mutację, w wyniku której tryptofan nie może się połączyć już z represorem. Co się wtedy stanie? No to więc jeśli w wyniku mutacji tryptofan już się nie będzie mógł połączyć z represorem, no to ten represor nigdy nie będzie aktywny. A jak ten represor nigdy nie będzie aktywny, to cały czas operon tryptofanowy będzie ulegał ekspresji, cały czas będzie zachodziła transkrypcja, będzie cały czas powstawał tryptofan, który nigdy tej ekspresji genów odpowiedzialnych za jego syntezę nie zahamuje w wyniku tej mutacji. Czyli operon tryptofanowy będzie działał w sposób stały i będzie w sposób ciągły produkował kolejne porcje tryptofanu. I w taki sposób należałoby tutaj napisać tą odpowiedź. I następne pytanie. To są pierwsze dwa podpunkty do pytania i tu jest jeszcze trzeci podpunkt. No i tutaj mamy tekst, który dotyczy dziedziczenia grup krwi, że może być krew dziedziczona w układzie AB0 i przez te trzy kodominujące alele znajdujące się na... No i że te geny tego układu znajdują się na chromosomie 9. I mamy też informację, że w latach 30. opisano grupy krwi układu MN, gdzie gen odpowiedzialny za występowanie tego układu znajduje się na chromosomie 4. I tworzą go dwa kodominujące alele warunkujące grupę krwi MN lub MN. I kobieta mająca grupę krwi ABN urodziła dziecko, którego ojciec ma grupę krwi 0M. I teraz mamy określić, czy geny warunkujące grupy krwi układu AB0 i układu MN są ze sobą sprzężone, i mamy tą odpowiedź uzasadnić jeszcze. Więc geny są ze sobą sprzężone wtedy, czyli dziedziczą się razem wtedy, kiedy są na jednym chromosomie. Tutaj w tekście mamy jasno podaną informację, że geny układu AB0 znajdują się na chromosomie 9, a geny tego układu MN na chromosomie 4. W związku z czym one nie są ze sobą sprzężone. I tutaj piszemy, że te geny nie są ze sobą sprzężone, ponieważ znajdują się na różnych chromosomach. Odpowiednio
geny krwi układu AB0 znajdują się na chromosomie 9, a geny krwi układu MN na chromosomie 4. I bardzo istotne jest, żeby w odpowiedzi zawrzeć to, że to nie wystarczy napisać, że znajdują się na różnych chromosomach. Trzeba konkretnie, odwołując się do tekstu, napisać, że na chromosomie 9 i na chromosomie 4, czyli na różnych chromosomach, dlatego nie są ze sobą sprzężone. I w następnym zadaniu mamy zapisać genotypy opisanych rodziców, czyli kobiety mającej grupę krwi ABN i mężczyzny, który ma grupę krwi 0M. I mamy wykorzystać podane w tekście oznaczenia alleli. Więc jeśli chodzi o genotyp matki, to jeśli ma grupę krwi AB, no to wiadomo, że jej genotyp pod kątem tego układu AB0 będzie wyglądać tak, czyli jeden alel BA i jeden alel B. Jeśli pod kątem tego drugiego układu ma grupę krwi N, to znaczy, że ona musi mieć, a jeszcze istotna informacja jest taka, że ten układ MN to dwa kodominujące allele, nie trzy, tylko dwa, no to wiemy automatycznie, że genotyp matki to musi być LN, LN. I automatycznie mężczyzna, jeśli ma grupę krwi 0, to oczywiście tak wygląda jego genotyp pod kątem układu AB0 i pod kątem układu EMN, no to odpowiednio LM duże, LM duże. I przechodzimy teraz dalej. Mamy określić i zaznaczyć spośród tych odpowiedzi prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko tej pary będzie miało grupę krwi AMN i mamy odpowiedź uzasadnić krzyżówką genetyczną. No więc musimy zrobić po prostu krzyżówkę i na podstawie krzyżówki zaznaczyć odpowiedź. Jeszcze raz przepiszemy sobie genotypy, czyli to była matka LN, LN. Zapiszemy sobie, że to jest prawda kobieta i krzyżujemy ją z mężczyzną, który ma grupę krwi 0 i prawda LM duże, LM duże. No i prawda, że dla ułatwienia byśmy sobie napisali gamety, tu byłoby pokolenie rodzicielskie. Oczywiście ja tutaj piszę w taki uporządkowany sposób, ale tutaj punkt jest za narysowanie kwadratu Paneta po prostu z gotowymi gametami, ale na potrzeby tutaj tego materiału ja się tutaj rozpiszę i zrobimy to krok po kroku. Więc najpierw piszemy, prawda, P, genotyp matki, genotyp ojca. Pod spodem byśmy napisali, ale ja to zrobię wyżej, G i piszemy teraz gamety matki. Przypominam, że zgodnie z prawem czystości gamet, daną gametę tworzy zawsze jeden alel danego genu. Czyli mielibyśmy tutaj pierwszą gametę matki i taka mogłaby być druga gameta matki. Robimy średnik i teraz piszemy gamety ojca. No i w przypadku ojca, no to mamy tylko jedną możliwość, prawda? Tylko jeden rodzaj gamet tworzy ojciec. Jeszcze tutaj dla przypomnienia, że to jest, prawda, nasz ojciec, to jest matka. I teraz normalnie tworzymy ten kwadrat Paneta. Czyli tutaj gameta matki pierwsza, druga i gameta ojca. Sobie tutaj zrobimy więcej miejsca. Tutaj piszemy, że to jest, prawda, matka, to jest ojciec i widzimy, że 50% potomstwa będzie miało grupę krwi A i MN i drugie 50% będzie miało grupę krwi B i też MN. A w zadaniu chodziło o szansę, że dziecko będzie miało taki genotyp, będzie miał taką grupę krwi. Czyli zaznaczamy
50%. No i to, i tą krzyżówkę oczywiście musielibyśmy przenieść tutaj. I następne pytanie. Przeczytajcie sobie treść. To jest następny podpunkt. No i tutaj mamy w tym zadaniu, prawda, takie doświadczenie, gdzie mamy siedlisko populacji babki nadmorskiej. To jest bagno albo murawa z klifu nadmorskiego i średnią wysokość roślin. I w środowisku naturalnym możemy przeczytać, jaka to jest średnia wysokość, i w tym środowisku, gdzie były one hodowane na poletku doświadczalnym, i w tekście mamy informację, że to poletko doświadczalne, prawda, że to poletko doświadczalne miało średnią wilgotność gleby. Oczywiście bagno ma wysoką wilgotność, prawda, murawa z klifu nadmorskiego mniejszą wilgotność. No i analogicznie babka w tym swoim środowisku naturalnym z tego klifu nadmorskiego osiąga taką średnią wysokość, i w tym poletku doświadczalnym, gdzie jest wyższa wilgotność, no to osiąga taką wysokość. I teraz mamy uzasadnić, uwzględniając wyniki badań, przyczynę różnic w wysokości roślin w badanych populacjach. Mamy uzasadnić, że jest to zarówno zmienność genetyczna, jak i zmienność środowiskowa. Więc argumentując, że to jest zmienność genetyczna, musimy odnieść się do tego, że ta babka nadmorska będąc jakby, kiedy ta hodowla była prowadzona w takich samych warunkach, to nasiona, które pochodziły z bagna, prawda, wykiełkowały, czy tam rozwinęły się z tego rośliny wyższe, średnio, niż te, które pochodziły z klifu nadmorskiego. Więc w taki sposób możemy wytłumaczyć tą zmienność genetyczną, że te nasiona po prostu genetycznie, z tych nasion genetycznie będą wyrastać średnio wyższe rośliny niż te, które pochodziły z murawy klifu nadmorskiego. I tłumacząc zmienność środowiskową, to musimy odnieść się do różnicy między jakby tymi samymi roślinami pochodzącymi z tych samych nasion, ale hodowanymi w różnych warunkach. No i widzimy, że ten fenotyp, prawda, czy ta zmienność środowiskowa zmienia się w zależności od warunków środowiska. I wtedy, kiedy jest to, prawda, środowisko naturalne, to jest taka wysokość, a kiedy jest to poletko doświadczalne, to jest inna wysokość. I no najwyższe, największe różnice są właśnie w przypadku tej babki z murawy klifu nadmorskiego. I musielibyśmy ułożyć odpowiedź, uzasadniając właśnie poprzez odniesienie się do różnic pomiędzy, jakby w ramach jakby tych nasion pochodzących z jednego źródła, ale odnosząc się do różnic wynikających z życia w różnym środowisku. I przechodzimy do następnego zadania. Teraz, czy babka nadmorska ma szeroki zakres tolerancji pod względem wilgotności siedliska? No i to jest oczywiście zdanie prawdziwe, no bo może ta babka rosnąć zarówno na tym klifie nadmorskim, gdzie jest ta wilgotność niższa, jak i na bagnie, gdzie jest bardzo wysoka wilgotność, jak i na tym poletku doświadczalnym, gdzie jest pośrednia, więc ten zakres tolerancji jest, prawda, wysoki. I teraz, czy populacje babki nadmorskiej z bagien z klifów należy zaklasyfikować do dwóch odrębnych gatunków? No i oczywiście, że nie, to jest cały czas ten sam gatunek, a różnice wynikają właśnie albo ze zmienności fenotypowej, środowiskowej, albo ze zmienności genetycznej, ale nie ma tutaj podstaw, żeby rozbijać po prostu tą babkę nadmorską na dwa oddzielne gatunki. Czyli tutaj zaznaczamy nie. Teraz dla babki nadmorskiej optymalne jest siedlisko o średniej wilgotności. I mamy informację w tekście, że właśnie to poletko doświadczalne to była ta średnia wilgotność. No i widzimy, że w przypadku tej babki, która rośnie, której środowiskiem naturalnym jest bagno, no to że po przesadzeniu, czy tam te rośliny, które wyrosły na poletku doświadczalnym, widzimy, że są niższe niż te, które rosły na bagnie. Czyli wcale nie jest powiedziane, że ta pośrednia wilgotność jest tą wartością optymalną.
I przechodzimy teraz do następnego zadania. To jest pierwszy podpunkt i tutaj mamy jeszcze jeden. Więc tutaj mamy wykres, który dotyczy wpływu wypasania bydła na różnorodność gatunkową badanego zbiorowiska, którym jest, jak widać tutaj, jak jest napisane w tekście, zbiorowisko trawiaste, Pampa, Ameryki Południowej. I widzimy, że te zbiorowiska wypasane, tam gdzie bydło było wypasane, charakteryzuje się wyższą różnorodnością gatunkową niż zbiorowiska niewypasane. I musimy sformułować wniosek na podstawie wyników. Czyli wniosek będzie taki, że wypasanie bydła zwiększa różnorodność zbiorowiska, badanego zbiorowiska roślinnego albo zwiększa różnorodność gatunkową Pampy Ameryki Południowej. Istotne jest, żeby we wniosku napisać konkretnie, że chodzi o badane zbiorowisko roślinne, że chodzi o Pampę, chodzi o to zbiorowisko podane w treści zadania. I oczywiście nie możemy napisać, że ta zależność jest jakaś wprost proporcjonalna, no bo widzimy, że do pewnego momentu mamy tendencję wzrostową tej różnorodności, a potem widzimy, że jest jakaś tendencja spadkowa. Więc po prostu należałoby napisać, że to wypasanie zwiększa różnorodność tych zbiorowisk, tego badanego zbiorowiska trawiastego, tej Pampy Ameryki Południowej. I teraz mamy wyjaśnić, w jaki sposób to zgryzanie roślin przez bydło wpływa na zmiany w różnorodności gatunkowej zbiorowiska trawiastego, w którym jest prowadzony wypas. No i tutaj możemy już dać różne odpowiedzi. No bo wtedy, w sytuacji, w której to bydło zgryza rośliny, no to jeśli jakiś gatunek byłby gatunkiem dominującym w danym zbiorowisku, czyli takim, który miałby szansę na wyparcie pozostałych gatunków, to wypasanie tego bydła skutecznie jakby odbiera monopol tej rośliny na życie, czy na dominację w danym środowisku. Albo po prostu obecność tego roślinożercy obniża konkurencję międzygatunkową pomiędzy różnymi gatunkami danych roślin. Prawda? I dlatego właśnie czynność tych roślinożerców, tego bydła w taki sposób wpływa na różnorodność zbiorowiska trawiastego właśnie. Czyli tam po prostu, gdzie to zbiorowisko, gdzie to bydło nagryza konkretne gatunki roślin, to zapobiega przed wyparciem tych słabszych gatunków przez te gatunki lepiej sobie radzące, te gatunki lepiej przystosowane. I można też się odnieść do tego, że wtedy, kiedy ci roślinożercy zjadają te rośliny, to również jest to pewna furtka dla innych roślin do tego, żeby mogły rosnąć, ponieważ mają wtedy więcej światła do dyspozycji. Że ta dostępność do światła słonecznego jest wtedy wyższa, bo wtedy te rośliny nie są zasłaniane przez inne, bo te inne zostały, prawda, zjedzone przez tych roślinożerców. I w taki sposób musielibyśmy ułożyć naszą odpowiedź. Uwzględniając właśnie obniżenie konkurencji międzygatunkowej albo na przykład uwzględniając tą sytuację, gdzie to bydło zapobiega wyparciu jednych gatunków przez inne, albo również uznawano odpowiedzi, gdzie po prostu odnoszono się do tego, że te rośliny miały większą dostępność do światła. I teraz następne zadanie. To jest pierwszy podpunkt i tutaj następny. No i ten tekst dotyczy wydajności produkcji wtórnej w ekosystemie. Już jest napisane, że określa się ten
tą produkcję wtórną jako stosunek energii dostępnej dla kolejnego poziomu troficznego do energii pobranej z poziomu poprzedniego. I tutaj mamy wykres, który przedstawia rozkład liczby poziomów troficznych uzyskane na podstawie analizy różnych sieci pokarmowych. I widzimy, że prawda, do pewnego momentu, kiedy rośnie liczba poziomów troficznych, to rośnie liczba sieci pokarmowych, a później wraz z wzrostem liczby poziomów troficznych w sieci, no to ta liczba sieci spada. No i teraz najwięcej jest sieci pokarmowych, które mają 4 poziomy troficzne. Prawda czy fałsz? No i oczywiście możemy to przeczytać sobie z wykresu. No i rzeczywiście tam, gdzie są 4, jest tych sieci najwięcej. Czyli to jest prawda. Teraz liczba poziomów troficznych zależy od liczby sieci pokarmowych w danym ekosystemie. No i tutaj musimy po prostu wiedzieć, co jest zmienną zależną, a co jest zmienną niezależną. I zmienną niezależną jest zawsze zmienna na osi x, a zmienną zależną jest zawsze zmienna na osi y. Więc to liczba sieci pokarmowych zależy od liczby poziomów troficznych, a nie liczba poziomów troficznych zależy od liczby sieci pokarmowych. Czyli to jest oczywiście fałsz. I większość sieci ma 6 lub więcej poziomów troficznych. No i widzimy, że tak naprawdę no, suma tych liczb jest, byłaby mniejsza, prawda, niż suma tych wszystkich tutaj. Czyli to też jest fałsz. I przechodzimy do następnego zadania. Mamy wyjaśnić, dlaczego liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona i mamy uwzględnić przepływ energii przez kolejne poziomy troficzne. I w tekście już była informacja o tym, że właśnie ta... Tutaj jest napisane, że wydajność produkcji wtórnej określa się jako stosunek energii dostępnej dla kolejnego poziomu troficznego do energii pobranej z poziomu poprzedniego. I chodzi tutaj o to, że w tej odpowiedzi po prostu musimy pamiętać o tym, że co poziom troficzny, to tej dostępnej energii jest coraz mniej, dlatego że na każdym poziomie troficznym część energii rozprasza się w postaci ciepła i część energii jest zużywana na bieżące potrzeby metaboliczne. Wobec czego przepływ energii, ten jednokierunkowy przepływ energii, jest powiązany z stratą części tej energii na każdym poziomie troficznym. Dlatego im więcej poziomów troficznych, tym łańcuch pokarmowy jest mniej stabilny. I jak wynikało z tego wykresu, najlepsze łańcuchy pokarmowe to są takie, które składają się z właśnie tych trzech, czterech poziomów troficznych. Mamy wyjaśnić, dlaczego ta liczba jest ograniczona. Czyli musimy napisać, że przyczyną tego jest to, że na każdym, wraz z wzrostem poziomów troficznych występują straty energii w postaci ciepła i część energii jest stracona na pokrycie bieżących potrzeb metabolicznych organizmów należących do danego poziomu troficznego. I właśnie z tego powodu, że coraz mniej energii jest dostępnej z poziomu troficznego na poziom, ta liczba poziomów troficznych jest właśnie ograniczona. Czyli wynika to po prostu z tych strat w przepływie energii na każdym poziomie troficznym, które wynikają z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej. I przechodzimy teraz do następnego zadania. To jest treść pierwszego podpunktu i tutaj jeszcze następnego. To jest bardzo ciekawy tekst, który opisuje gatunek ryby, karpieńca, diabli, no to jest karpieniec diabli. I że to jest tam niewielka ryba, która mieni się na niebiesko, żyje tylko w jednym miejscu na świecie. I to jest wypełniona, po prostu szczelina skalna wypełniona wodą. Czyli, prawda, i to się znajduje na pustyni, w Dolinie Śmierci w Kalifornii. I przodek tego karpieńca diablego zasiedlił ten zbiornik około 60 tysięcy lat temu. No i mamy informację, że te zwierzęta żyją w izolowanej jaskini, w słonej wodzie geotermalnej,
której poziom tlenu jest bardzo niski, że większość gatunków by wymarła. I jest tutaj informacja, że ta ryba żeruje i rozmnaża się na małej, płytko położonej półce skalnej o powierzchni zaledwie 18 metrów kwadratowych. I że tam na podstawie decyzji sądu pod ochronę wzięto wody podziemne w tym regionie, zakazano jakiegokolwiek czerpania wody z ich zasobów. I mamy tutaj informację, że na podstawie badań molekularnych stwierdzono, że najbliższym krewnym karpieńca diablego jest inny gatunek z tego samego gatunku, z tego samego rodzaju, który zasiedla niewielkie zbiorniki znajdujące się w pobliskiej oazie, od tej szczeliny. I mamy wyjaśnić, dlaczego czerpanie wody z zasobów wód podziemnych zagrażałoby populacji karpieńca diablego. I mamy w odpowiedzi odwołać się do trybu życia tej ryby. Więc odpowiedź jest oczywiście w tekście. W tekście jest napisane, że ta ryba żeruje i rozmnaża się na płytko położonej półce skalnej. Wobec czego czerpanie wody doprowadzi do obniżenia się jej poziomu i gdy się poziom wody obniży, to istnieje szansa, że zostanie wyeksponowany ten płytki fragment, na którym ta ryba żeruje i się rozmnaża, przez co nie będzie mogła żerować i się rozmnażać, dlatego to zagrażałoby populacji karpieńca diablego, albo nawet już jakby spłycenie i tak już tej płytkiej półki skalnej, już samo to mogłoby uniemożliwić bytowanie tamtej ryby, więc to również by zagroziło populacji. Także w tym, jakby w odpowiedzi do tego pytania należy bezwzględnie uwzględnić to, że czerpanie wody zagrozi tej półce skalnej, tej płytko położonej półce skalnej, wtedy, że ta półka skalna jest gwarantem tego, że ta ryba będzie żerować i się rozmnażać, to z tego powodu to czerpanie wody zagraża populacji karpieńca diablego. Czyli układając odpowiedź, musimy uwzględnić właśnie i napisać o wpływie obniżenia się poziomu wody na tą półkę skalną, która warunkuje żerowanie i rozmnażanie się gatunku tej ryby. I przechodzimy teraz do następnego zadania, gdzie mamy wybrać i zaznaczyć prawidłowe dokończenia zdania spośród A, B i poprawne uzasadnienia. Więc powstanie karpieńca diablego jest przykładem specjacji alopatrycznej czy sympatrycznej. I chciałbym tutaj przypomnieć, że specjacja, czyli proces powstawania gatunków, specjacja alopatryczna to jest taka, która zachodzi z tak zwaną izolacją geograficzną, a specjacja sympatryczna to jest taka, która zachodzi bez izolacji geograficznej. I to znaczy, że gdy mamy na przykład jedną populację różnych osobników tego samego gatunku i nagle część tych osobników, przypuśćmy osobniki zielone, zaczynają preferować inny pokarm i wtedy w przebiegu czasu wykształcają się z jednego gatunku dwa gatunki, gdzie jeden na przykład odżywia się jakimiś tam twardszymi na przykład nasionami, a inny gatunek na przykład na podstawie ptaków moglibyśmy to rozpatrzyć. Że różnica w pokarmie, prawda, byłaby przyczyną tej zmienności i wtedy powstałyby nam dwa gatunki, ale między tymi gatunkami nie było izolacji geograficznej, prawda? Czyli one zamieszkiwały ten sam teren, ale nie krzyżowały się ze sobą na przykład, bo pobierając inny pokarm, faworyzowały na przykład krzyżowanie się między sobą. Albo ten dobór płciowy działał w taki sposób, że te osobniki o podobnych dziobach na przykład krzyżowały się ze sobą i tym samym przekazywały również tą cechę warunkującą odżywianie się innym rodzajem pokarmu i dlatego po jakimś czasie z tej jednej populacji wyodrębniły się dwa różne gatunki. To jest przykład specjacji sympatrycznej, bez izolacji geograficznej. A izolacja geograficzna to jest na przykład sytuacja, która stała się na tych wyspach Galapagos, gdzie mieliśmy jakąś jedną pierwotną populację i z tej pierwotnej populacji wzięto, prawda, czy jakieś tam części z tej populacji, które znalazły się na przykład na osobnych wyspach. I na tych wyspach już te populacje nie miały ze sobą kontaktu, nie mogły się mieszać ich pule genowe, i w związku z czym powstały nowe
nowe gatunki, no bo warunki środowiska na tych miejscach były różne, więc dobór działał wtedy w różny sposób i dlatego powstały różne gatunki. Czyli mamy izolację geograficzną i to jest przykład specjacji alopatrycznej. Teraz już odnosząc się bezpośrednio do zadania, jeśli mamy, prawda, jeden gatunek tego karpieńca w jednym miejscu w tej szczelinie skalnej, a drugi w tej oazie, który jest najbliżej spokrewniony z nim, ale to jest już inny gatunek, prawda, ale z tego samego rodzaju, no to jest to przykład specjacji z izolacją geograficzną, czyli to jest przykład specjacji alopatrycznej, ponieważ populacje ewoluowały w izolacji od siebie. I teraz przechodzimy do ostatniego zadania. Tutaj czytamy najpierw treść. I widzimy, że przedstawiono szkielet skrzydła nietoperza i szkielet skrzydła ptaka i uproszczone drzewo filogenetyczne kręgowców lądowych. No i widzimy tutaj, prawda, układ kości skrzydła nietoperza, skrzydła ptaka i kształt powierzchni nośnej skrzydła ptaka i kształt powierzchni nośnej skrzydła nietoperza. I teraz, czy szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza, czy to są struktury homologiczne, czy analogiczne? I przypominam, że homologia polega na tym, że jest wspólne pochodzenie, ale różna funkcja, a analogia polega na tym, że jest różne pochodzenie, ale taka sama funkcja. No tak najłatwiej zapamiętać tą różnicę. Więc teraz mamy tutaj w tym zdaniu, że szkielet skrzydła ptaka i szkielet skrzydła nietoperza są homologiczne czy analogiczne. No i widzimy, że ten szkielet, sam szkielet, że te kości odpowiadają sobie, prawda? Tutaj są dwie kości, tutaj też, tak? Te kości paliczków również w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają sobie. Czyli to, ci te szkielety są homologiczne, dlatego że mają wspólny plan budowy, wspólne pochodzenie, bo wszystkie są, prawda, kręgowcami. I teraz, czy powierzchnie nośne umożliwiające aktywny lot są homologiczne czy analogiczne? No i widzimy tutaj, że te powierzchnie nośne nie są już takie same, różnią się od siebie, ale pełnią taką samą funkcję. Czyli wtedy, kiedy jest taka sama funkcja, ale różny jakby, różny wygląd, tak mówiąc, trochę upraszczając tą sytuację, no to wtedy to jest przykład analogii. Ponieważ te powierzchnie nośne powstały w toku ewolucji niezależnie od siebie. No bo osobno powstały jakby u ptaków, prawda, i osobno u nietoperzy. A kończyny, prawda, no to powstały wcześniej. I w taki sposób rozwiązaliśmy maturę z 2019 roku i bardzo Wam dziękuję i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i go polajkować, jeśli rzeczywiście ten film okazał się dla Was pomocny. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym arkuszu.